Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na webinarze pracowni na temat transformacji energetycznej. Mam wielką przyjemność przedstawić Państwu naszego dzisiejszego gościa. Marcin Popkiewicz, analityk megatrendów z wykształcenia fizyk jądrowy i niestrudzony edukator. My z Marcinem spotkaliśmy się po raz pierwszy w 2014 roku, kiedy zaczynał pracę razem z ekipą, która przygotowała portal Nauka o Klimacie. Wtedy też wydał swoją pierwszą książkę, Świat na rozdrożu. Mam ją tutaj nawet przy sobie, bardzo Państwu polecam. Spotkaliśmy się wtedy, ponieważ Marcin przyjechał do nas jako prowadzący na szkolenie Strażnicy Klimatu. I od tamtej pory współpracujemy już dość długo, przy każdej możliwej okazji, aby Marcin mógł przekazać Państwu swoją wiedzę, bo właśnie tym Marcin się zajmuje, jest doradcą, jest analitykiem, no i przede wszystkim uczy nie tylko o klimacie, ale także o transformacji energetycznej. Dzisiaj spotykamy się z takiej okazji, że Marcin niedawno wydał nową książkę Zrozumieć transformację energetyczną, która jest w pewnym sensie kontynuacją jego pierwszej książki Rewolucja energetyczna, ale po co? Więc skoro już wiemy po co, dziś dowiemy się jak. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, no właśnie, jak tę rewolucję przeprowadzić, no i co zrobić, kiedy nie świeci ani nie wieje. To jest pytanie, które bardzo często pojawia się w rozmowach o transformacji energetycznej, o odchodzeniu od paliw kopalnych. Zanim jednak oddam głos Marcinowi, szczypta spraw logistycznych. Najpierw nastąpi prezentacja Marcina, która potrwa około 45 minut i kolejne 45 minut to będzie sesja pytań i odpowiedzi, czyli sesja dla Państwa. Po prawej stronie na dole mają Państwo okno czatu, tam można między innymi zadawać pytania, natomiast będę bardzo wdzięczna, jeżeli pytania Państwo sobie zapiszą i stawią w czacie dopiero po prezentacji, wtedy dużo łatwiej będzie nam je odnaleźć i będziemy mogli przekazać je prowadzącej. Na koniec jeszcze chciałabym Państwa zaprosić na nasze warsztaty szkoleniowe Strażnicy Klimatu. Nowy cykl szkoleniowy rusza już w październiku. Można się na niego cały czas zgłaszać, jeśli są wśród Państwa osoby albo znacie takie osoby, które chcą zostać aktywistami klimatycznymi, dowiedzieć się czegoś nowego o systemie energetycznym. Przede wszystkim o gazie kopalnym, bo na tym temacie się skupiamy. Serdecznie zapraszam do rekrutacji. Myślę, że zachęci Państwa też to, że jednym z prowadzących warsztatów będzie właśnie Marcin Popkiewicz i będzie z nami wtedy dużo dłużej niż te 45 minut. Ja za chwilkę wkleję w czacie link do strony Strażników Klimatu, a tymczasem oddaję głos Marcinowi. No, dzięki Diano za tak miłe wprowadzenie. No, temat transformacji energetycznej jest tematem złożonym, kontrowersyjnym. Tu już Diana rzuciła jakieś rozwiązania typu, a czasem nie wie i co wtedy, mamy wyłączyć światła, zamknąć przemysł, kwestia elektromobilności, czy to jest przyszłość naszego transportu, czy może to pomysł do bani i węglowozy w ogóle w polskich warunkach systemu energetycznego i kwestia gazu ziemnego, tudzież innego metanu, czy to ma sens jakiś, czy może niekoniecznie gaz jako paliwo przejściowe i w ogóle co to jest gaz i kwestie wodoru, czy wodór to ma rację bytu, czy nie, a jak ma, to gdzie i jakie ma perspektywy, a atom na przykład musi być, nie musi. No i tych pytań jest od licha jeszcze trochę i bardzo często wielu ludzi patrzy na kwestie nie wiem, farm wiatrowych, albo fotowoltaiki, albo atomu, albo nie wiem, baterii. Tak naprawdę patrzenie na każdy z tych elementów no, jest ważne, ale to są drzewa w lesie i warto jakby mieć poukładane, jak w ogóle ten las wygląda i co w nim jest, jak te różne drzewa tam się wpasowują w ten cały ekosystem, no bo to jest ekosystem. No i dzisiaj o tym opowiem. Skupię się dzisiaj na kwestiach technicznych, czyli jak to te klocki działają, jakie można poskładać. Tym wstępem jakby odnośnie naszej motywacji do tego, bo ta motywacja się bardzo wzmocniła po 24 lutego. No dobra, to przechodzimy do meritum. Tu udostępnij ekran. Tak i jedziemy. Okej, okay, dobra. Macie wizję? Mam nadzieję, że macie.
Tak, no zaczynając od ochrony klimatu, no bo od tego jakby się kwestia, można powiedzieć, zaczęła polityki energetyczno-klimatycznej. No pewnie osobom tutaj zebranym nie muszę przypominać, że z punktu widzenia naszej wiedzy o systemie klimatycznym i tego, co powinniśmy zrobić, żeby nie narobić poważnej kaszany, no to jest wykres raportu IPCC, powinniśmy ściąć emisję do zera dwutlenku węgla i to szybko, bo tak mniej więcej do połowy stulecia i ściąć mniej więcej o połowę w ciągu dekady. No, niesamowite wyzwanie, nikomu nie muszę o tym opowiadać. Żeby jakby było jasne, nie jesteśmy na kursie do osiągnięcia takiej redukcji emisji, ale też nie jesteśmy na kursie do jakiegoś dalszego, wykładniejszego ich wzrostu. One ostatnio się stabilizują i co z nimi będzie, to się okaże, ale to jest materiał jakby na troszkę już jakby inną rozmowę, a dzisiaj mam stosunkowo niewiele czasu. Więc tak, byśmy zerować emisję dwutlenku węgla jak najszybciej, w szczególności emisję spalania paliw kopalnych, no bo to jest lwia część naszych emisji gazów cieplarnianych. Więc węgiel kamienny, gaz ziemny, ropa naftowa. No zerowanie oznacza no, zerowanie ich użycia. No prawie, coś tam można powiedzmy jakieś śladowe ilości spalać, wychwycić i gdzieś tam, nie wiem, CCS-em związać, tak żeby nie wpuszczać tego do cyklu węglowego, ale to raczej ilości marginalne, a nie jakieś no, porównywalne z tym, co obecnie spalamy, emitujemy, wpuszczając do atmosfery, traktując ją jak ściek. Unia Europejska z różnych względów przyjęła kurs rzeczywiście na neutralność klimatyczną do połowy stulecia. Neutralność klimatyczną netto. Netto oznacza to, że coś tam będziemy emitować w sektorach, w których trudno się tak zupełnie pozbyć tych emisji, ale tą resztówkę skompensujemy jakimiś innymi metodami typu zalesianie czy inny wychwyt dwutlenku węgla metodami takimi no, technicznymi bardziej. No oczywiście politykom jest łatwo coś obiecać na połowę stulecia, wiadomo, bo to jakby rozliczenie nie będzie z ich kadencji. Dużo trudniej zrobić tu i teraz za tej kadencji. No, Unia Europejska przyjęła, że będzie w najbliższych latach też redukować to znacząco. Cel redukcji emisji, pewnie wiecie, minus 55% do 2030 roku. To za 8 lat, więc nie jest to jakaś odległa przyszłość, generalnie należałoby to wszystko robić. Ostatnio dostaliśmy istotnego kopa motywującego w formie cen paliw kopalnych i konsekwencji geopolitycznych uzależnienia od tych paliw kopalnych. To są ceny paliw kopalnych na rynkach światowych. Tu w groszach za kilowatogodzinę, tu w jakichś tam jednostkach charakterystycznych dla danego paliwa, dolarów za baryłkę ropy czy euro za megawatogodzinę. No, ropa jest droższa, chociaż nie jakoś radykalnie niż była w czasach tak powiem, poprzednich lat, cen, do których się przyzwyczailiśmy. Węgiel, można powiedzieć, że podobnie, no jest znacząco droższy, ale to nie są jakieś kosmiczne pieniądze. Za to gaz ziemny to jest w ogóle inna skala. Tak, mam tutaj 40 groszy za kilowatogodzinę, czy tu, no tu mamy 140, zwróćcie uwagę, tak kosmiczne ceny. To, co było kiedyś normą cen gazu ziemnego, teraz to jest odległa przeszłość i zupełnie inny rząd wielkości. Teraz ceny to ciut spadły, są mniej więcej na tym poziomie, tak, tak mniej więcej dziesięciokrotnie większe niż były w minionych latach. No więc droższe paliw kopalne oznaczyły dla Polski poważne konsekwencje, bo my naszych złóż paliw kopalnych dużych nie mamy. Coś tam węgla mamy, ale ropy naftowej w zasadzie nie mamy, importujemy prawie całą gazu ziemnego, to z naszych złóż mamy kilkanaście procent, więc importujemy 80 kilka procent. No więc ten import nas kosztuje majątek i ten majątek to jest naprawdę konkretny majątek. Tu macie, ile nas kosztował import paliw kopalnych do Polski w minionych latach. Ropa, gaz, węgiel, jakieś 70-80 miliardów złotych rocznie typowo w ostatnich latach. W tym roku przy wyższych cenach będzie drożej. To jest na poziomie jakichś 180-200 miliardów złotych. Halo, kosmos, tu Ziemia. W tym roku wywalimy z naszego kraju kwotę rzędu blisko 200 miliardów złotych na import paliw kopalnych. Te pieniądze głównie wysyłaliśmy dokąd za import tych paliw kopalnych? Do Rosji. Dostępnie udział Rosji spada, ale te pieniądze jak nie do ruskich oligarchów, to gdzieś do szejków naftowych wypływają i realnie opuszczają nasz obszar gospodarczy, żegnamy je nieodwołalnie, puszczamy je z dymem. Słuchajcie, jak często się mówi, ileż ta transformacja energetyczna będzie kosztować, ile będzie kosztować budowa tych czy to wiatraków, czy reaktorów, czy cokolwiek, podliczamy te miliardy, no wchodzi porównajmy je z tym, 200 miliardów w ciągu roku. Nie mówiąc o kosztach klimatu, smogu, to też są gigantyczne koszty. No i w Polsce przez wiele, wiele lat nam dyskusja o paliwach kopalnych i transformacji energetycznej obijała się w ramach takiego trójkąta. Było takie przeciąganie liny między jego wierzchołkami. No tak, no niby chcemy chronić klimat, ale wiecie, chcemy też, żeby energia była tania. No i żeby mieć bezpieczeństwo energetyczne, to wiadomo, czasem wieje, a czasem nie wieje, a w ogóle to drogie te wszystkie OZE czy atom. No i tak.
Wiecie, przed 24 lutego przyszły kosmiczne ceny energii, przyszły problemy geopolityczne związane z naszą zależnością od importu paliw kopalnych, nie tylko w Polsce zresztą. No i nagle okazało się, że tak naprawdę wszystkie te trzy aspekty mówią odchodzić jak najszybciej od paliw kopalnych. Nieważne, czy chcemy chronić klimat, czy chcemy mieć tanią energię, czy chcemy mieć bezpieczeństwo energetyczne. Im mniejsza zależność od paliw kopalnych, im mniej w naszym miksie energetycznych, tym dla nas lepiej. Tu macie ciekawy obrazek z tego roku, jak nam się rok do roku zmieniła generacja prądu w Europie, w Unii Europejskiej, z różnych źródeł energii. Woda i atom poleciały, za przeproszeniem, na pysk. Z różnych względów. Po pierwsze, susza w Europie, ukłony w stronę zmiany klimatu. Hydroenergetyka po prostu leży i ćwiczy. Wyschnięte rzeki we Włoszech, we Francji, w Hiszpanii, w Norwegii też. Atom, no podobnie problemy z suszą, nie da się chłodzić reaktorów, poza tym problemy techniczne. Tu macie produkcję prądu w reaktorach francuskich. Tak? Granie mniej więcej połowa mocy, którą powinniśmy mieć. Powinniśmy mieć jakieś 50 gigawatów, z atomu we Francji mamy połowę. No, są kwestie nie tylko tego, że nie można ich chłodzić podczas suszy efektywnie, więc trzeba ograniczać ich moc, ale po prostu już reaktor robiony w latach 70., 80. po prostu już się sypią ze starości niestety, tak, korodują, trzeba robić długie remonty i to się zaraz nie skończy, to się przeciągnie na kolejny rok, oby tylko na kolejny rok, więc tak tutaj widzicie, podczas kryzysu energetycznego, kosmicznych cen paliw kopalnych mamy problem tutaj, z atomem i wodą. No, w tym kryzysie energetycznym nam wzrosło zapotrzebowanie w elektroenergetyce i na gaz, i na węgiel. No całe szczęście mamy też wiatr i słońce, które są rozbudowywane i połowę tego wzrostu nam skompensowały. Sytuacja no, nie jest śmieszna i jak wiecie, czeka nas dosyć interesująca zima, jak rosną potrzeby grzewcze. Nie będę tego wątku teraz i programów Chrust Plus hejtował, czy pomysłów niektórych polityków, żeby palić wszystkim poza oponami, a pewnie i opony przerobione na jakiś granulat niektórym by się nadały. Nie będę wchodził w te wątki. Jesteśmy w XXI wieku w Unii Europejskiej i palenie chrustem czy innymi odpadami to niekoniecznie jest to, do czego powinniśmy dążyć. Jest taki obrazek. Coś trzymam w ręku. Co to jest? Pomyślcie przez chwilę. Co ja trzymam w ręku? To jest plasterek kabla. Kabla wysokiego napięcia. Taki kabel, no ciut większy, mógłby przepuścić prąd do zasilania całej Warszawy. Jeden taki kabel. Czemu pokazuję kabel? Bo przyszłość jest elektryczna. I to jest ewidentne. Słuchajcie, skoro nie paliwa kopalne, to co? Jakimi źródłami energii dysponujemy? Z perspektywy polskiej. To jest w zasadzie kompletna lista tego, co mamy do dyspozycji. Wiatr. Możemy stawiać wiatraki na lądzie i na morzu. Jaki rodzaj energii wypływa z turbin wiatrowych? Prąd. Energia elektryczna. Słońce, głównie fotowoltaika, kolektory będą miały marginalne znaczenie. Fotowoltaika. Jaki rodzaj energii wypływa z fotowoltaiki? Prąd. Tego można stawiać naprawdę dużo. Potencjalnie dużo można stawiać atomu, elektrowni jądrowych. Jaki rodzaj energii wypływa z elektrowni jądrowych? Też prąd. Znaczy przy rozpadzie generalnie powstaje ciepło, ale w obecnych reaktorach niskotemperaturowych to ciepło w zasadzie no, znaczy nie bardzo jest do użytku jakiegokolwiek, oprócz tego, że wypuścimy prąd z elektrowni. Więc te trzy źródła energii, które mają spory potencjał, wszystkie produkują prąd. To jest pierwsza przyczyna tego, dla której przyszłość jest elektryczna. To jest olbrzymia zmiana w stosunku do tego, co mamy obecnie. Obecnie paliwa kopalne, węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny, to są nośniki chemiczne. Bierzemy je, spalamy, czyli utleniamy. Przy tym spaleniu wydziela się ciepło, no i z tego ciepła coś mamy, tak albo ciepło do ogrzewania domów, czy przemysłowe, albo ciepło, które tam wykorzystujemy w silniku spalinowym do pędzania pojazdu, albo z tego ciepła robimy parę wodną i napędzamy gdzieś tam turbinę i dalej generator w elektrowni. To są nośniki chemiczne. Przyszłość jest elektryczna. Mamy też biomasę, trochę jej mamy, żeby było jasne, nie jakoś szczególnie dużo, zaraz się przyjrzymy, co to znaczy trochę. I to jest chemiczny nośnik energii, dosyć podobny do tego, co mamy w paliwach kopalnych. Czyli możemy to spalić, kiedy chcemy, mieć z tego energię. Tylko żeby było jasne, biomasy mamy mało, ona może pełnić jakąś rolę uzupełniającą, a poza tym w zasadzie nic nie mamy. W Polsce energetyka wodna gra minimalną rolę i będzie grała minimalną. Jesteśmy krajem płaskim, o niewielkich przewyższeniach, niewielkich opadach
i z wody dużo energii nie wyciągniemy. W ogóle szkoda gadać, zaraz zobaczycie ile. Ja coś tam możemy mieć ciepła z kolektorów czy geotermii, ale to też jest margines, to nie będzie grało dużej roli w systemie energetycznym. Trochę możemy mieć ciepła ze spalarni, ale to podobnie też jest margines. O pływach czy falach na Bałtyku w ogóle szkoda gadać, co mikroskopijne ilości energii w ogóle gra jest niewarta świeczki. Więc na tym obrazku w zasadzie macie wszystko, co może grać jakąś istotną rolę w naszym systemie energetycznym Polski. Całe szczęście coraz łatwiej jest to robić. Jak pisałem Świat na rozdrożu, 2012 rok, no to wtedy myśl o transformacji energetycznej to był dramat. To były drogie źródła energii, to w zasadzie były wyrzeczenia. Zaciskamy pasa, żeby chronić klimat. No to jest słabo sprzedawało w świecie polityki. Całe szczęście minęło parę lat, poszło trochę postępu technicznego, sporo trochę. Dzisiaj wiatr i słońce są najtańszymi źródłami energii. Zarówno na świecie są dane jakby światowe, LCOE, czyli jakby koszt, za jaki może sprzedajemy energię, żeby wyjść na swoje, no, przy określonej stopie dyskonta. I na świecie, i w Polsce, i w Europie wiatr i słońce są już najtańszymi źródłami energii. Więc tą transformację jest coraz łatwiej robić. A, to jest jeszcze dla starych cen gazu ziemnego czy węgla. Przy obecnych cenach to w ogóle jest jeszcze lepiej wygląda. Atom z różnych względów tanieć nie chce. Za megawattogodzinę energii niestety jest dużo drożej. Oczywiście atom ma tą cechę, że produkuje, dostarcza nam energię z grubsza cały czas. Chociaż już nie z tym bywa. Patrz, co się dzieje we Francji z produkcją prądu. No a wiatr i słońce, wiadomo, to są źródła pogodozależne, czasem wieje, czasem nie, czasem świeci, czasem nie. No i trzeba jakoś z tym żyć. No po prostu każde źródło energii ma jakieś tam swoje cechy. Okej. Okay. Jest mnóstwo różnych prognoz, jak będzie ewoluował system energetyczny na świecie. Naprawdę mnóstwo. Można powiedzieć, takim złotym standardem prognoz energetycznych jest to, co mówi Międzynarodowa Agencja Energii. I przedstawiają różne scenariusze ewolucji światowego systemu energetycznego. W raportach World Energy Outlook jest jakiś scenariusz bazowy, referencyjny, takie odniesienia, i są scenariusze opcjonalne. I co ciekawe, no rok z haczykiem temu, po raz pierwszy scenariuszem bazowym, referencyjnym, tym podstawowym, był scenariusz net zero 2050, czyli zerujemy emisję do 2050 roku. Żeby było jasne, to jest bardzo konserwatywna organizacja, którą za jej konserwatywność zresztą hejtowałem w swoich książkach nieraz. No i teraz mainstreamowe organizacje stwierdzają, że idziemy do net zero 2050, przynajmniej, że powinniśmy iść jako scenariusz bazowy. I teraz jak to mamy zrobić według Międzynarodowej Agencji Energii? No, tu macie energię elektryczną. Jak ewoluuje światowy miks elektroenergetyczny? Zwróćcie uwagę, obecnie dominują paliwa kopalne. No, prawie 2/3. Mamy trochę atomu, trochę źródeł odnawialnych, trochę wody. No i paliwa kopalne mają się zwijać. Do lat 40. mają się w zasadzie zwinąć kompletnie. Zresztą jak myślimy o zeroemisyjności, to w sumie nie może być inaczej. Czym będziemy zastępować paliwa kopalne? No głównie fotowoltaiką i wiatrem. Będzie też trochę wody, będzie też trochę atomu. Co dla tych, co nie lubią atomu, jest informacja, sorry, atom będzie i wszystko na to wskazuje, że on będzie. Dla tych, co nie są fanami atomu, tego atomu nie będzie zbyt wiele, on będzie uzupełnieniem dla wiatru i słońca. Czy zwróćcie uwagę, zapotrzebowanie na prąd na świecie bardzo rośnie. Dwukrotnie, dwuipółkrotnie, może trzykrotnie, różne są prognozy. Kosztem całej reszty. Inne nośniki energii się zwijają. W przyszłości szybko zwija się tak zwana tradycyjna biomasa. Spalanie drewna, jakichś odchodów zwierzęcych. Zwróćcie uwagę, w latach 30. już tego w ogóle nie robimy. Czyli pomysły kotlarzy na to, żeby przemalować się na zielono i zamiast węgla spalać się drewno, włóżmy generalnie do pomysłów rodem z XIX wieku. To jest nieefektywne, to jest brudne, zanieczyszczające. Biomasa tak będzie, ale wydają nowoczesnym, odpadowym, jako biogazownie, o tym zresztą jeszcze parę słów powiem. I duża część tego, co tutaj widzicie, też będzie prądozależne. Czyli tak jak prąd się rozwija, to się zwija. Na przykład jak mamy wodór. No wodór jest chemicznym nośnikiem energii, tak? Można go utlenić, pozyskać energię w tym procesie, ale ten wodór będziemy produkować zasadniczo z prądu w elektrolizie, czyli to służy do produkcji wodoru, no a później ten wodór traktujemy jako paliwo chemiczne, czyli to jest też bazujące na prądzie. Biomasa, jak zobaczycie, też będzie, jakby jej zużycie będzie sterowane popytem na prąd. Na przykład nie wieje, nie świeci, uruchamiamy elektrownie biogazowe, biometanowe. Węgiel generalnie też żegnamy dosyć szybko. No dobra, no sobie powiedzieć, pogadali sobie ci eksperci z MAE, przedstawiają jakieś tam swoje scenariusze, snują, a życie swoje. A co robią takie Chiny?
największy trudziciel świata. Co Chińczycy na to, co tu Mae przedstawia? No to warto zobaczyć, bo tu też się dzieją ciekawe rzeczy. My często mówimy, że w Polsce, że to Unia Europejska nam każe robić transformację energetyczną. Ona zmusza tam Brukselę. Spójrzcie, co robią Chiny, w co inwestują. Tu jest w miliardach juanów, ile wkładają w sektorze elektroenergetycznym, w takie czy inne źródła energii. Ja często się pytam ludzi na wykładach, jak sądzicie, ile procent chińskich inwestycji w sektorze elektroenergetycznym idzie w konwencjonalne elektrownie termiczne, w energetykę gazową, węglową. No i ludzie mówią 90%, 70%. Nie, jakieś 10%. W co inwestują w takim razie Chińczycy? Wiatr, ponad połowa, słońce, woda, także atom. To jest największy program jądrowy na świecie. No ale wiecie, wszystko chińskie jest dużo. To jest jakieś 5% chińskich inwestycji w elektroenergetykę idzie w atom. Jest przede wszystkim OZE. Chińczycy inwestują wiatr, słońce, wodę, no bo mają warunki, żeby to robić. Słuchajcie, można powiedzieć, że Chińczycy w praktyce swoimi pieniędzmi głosują na to, co pokazuje tutaj Mae. Albo można powiedzieć odwrotnie, że Międzynarodowa Agencja Energii patrzy na to, w co inwestują Chiny i mówią, tak będzie ewoluować światowy miks elektroenergetyczny. Czemu Chińczycy to robią? Bruksela im kazała? No w życiu. Chińczycy mają wywalone na to, co może im ględzić Bruksela. Czy Waszyngton, czy ktokolwiek inny. Chińczycy są asertywni i robią to dlatego, bo uważają, że to jest dobre dla Chińczyków, dla nich. Dla ich bezpieczeństwa energetycznego, dla ochrony klimatu, bo oni są granie mocno merytoryczni, zdają sobie sprawę z tego, że zmiana klimatu może im mocno dać po tyłku. Bezpieczeństwo energetyczne, uzależnienie od importu paliw kopalnych, ropy naftowej, przypływa do Chin. A kto kontroluje szlaki żeglugowe? Stany Zjednoczone. Jakby chciały, to za miesiąc, dwa w Chinach gasną światła i siada gospodarka. Chińczycy bardzo sobie nie życzą takiego scenariusza, a więc chcą bazować na własnych źródłach energii. Chcą się pozbyć smogu, odejść od węgla w energetyce, przemyśle. Mają też świadomość, że to jest przyszłość energetyki światowej, że technologie takie jak odnawialne źródła energii, elektromobilność, baterie, sieci inteligentne, pompy ciepła i tak dalej, i tak dalej. To jest przyszłość energetyki i biznesu na świecie. Oni chcą zająć wiodące pozycje w tym biznesie i na tym zarabiać. Mają bardzo wiele różnych powodów, dla których to robią i to jeszcze u nich przyspiesza, jakby ktoś się pytał. Dobra, Chiny są daleko, mamy, na przykład nie mamy takich warunków dla energetyki wodnej, my jesteśmy w środkowej Europie. No właśnie, Niemcy zasadniczo też są, nasz sąsiad. Mają podobne warunki geograficzne, klimatyczne, podobne na słonecznienie, wieczność. Tak wyglądają niemieckie odnawialne źródła energii. Znaczy tak wyglądały 2020 rok. Koło 50 gigawatów w fotowoltaice, w wietrze też koło 50 tam z haczykiem, no i na morzu koło 10. Za 8 lat Niemcy chcą bardzo zwiększyć moce w odnawialnych źródłach energii. Więcej razy. Ponad trzykrotnie zwiększyć moce fotowoltaiki, podwoić moce wietrze na lądzie i tam prawie czterokrotnie zwiększyć moce offshore. Jak chcą do tego dojść? Mniej więcej 20 gigawatów rocznie chcą budować fotowoltaice i to jest do zrobienia. 10 gigawatów na morzu, na lądzie, to jest więcej niż Polska w ogóle wybudowała. A to jest dwa razy więcej fotowoltaiki niż Polska wybudowała. I 5 gigawatów na morzu co roku chcą budować. I aby ktoś się pytał, to są plany sprzed inwazji Rosji na Ukrainę. Jaka była reakcja Niemców? Chcą to przyspieszyć. Czyli chcą mieć więcej i szybciej. A dlaczego? Zaraz zobaczycie jeszcze. Oczywiście, jak pamiętacie, często słyszymy, że te niemieckie OZE to w sumie nie wyrabiają, że Energiewende to jest w zasadzie porażka i muszą dopalać to węglem, gazem, a jak włączają atom, to muszą tego węgla i gazu jeszcze więcej. Zasadniczo to jest prawda. Więc w czym jest haczyk? To OZE to ma sens, da radę, nie da rady, czy to się sprawdza, czy może niekoniecznie? To jest ciekawe pytanie, jeszcze mu się przyjrzymy bliżej. Dobra, wiatr i słońce mają bardzo ciekawą cechę w polskich warunkach. Tu macie produkcję energii gigawattogodzinach. Jak pewnie wiecie, żółte to jest fotowoltaika. Instalacja fotowoltaiczna dużo prądu daje nam w miesiącach letnich. A zimowych nam daje energii mało. No to nie jest jakoś szczególnie odkrywcza myśl. Wiadomo, dzień krótki, słońce jest kąt horyzontem, duże zachmurzenie. Jest po prostu zimą, może mieć z fotowoltaiki naprawdę bardzo mało energii. A latem całkiem sporo. Wiatr ma za to odwrotnie. Wiatr słabo wieje latem, za to mocno wieje zimą. I teraz jak zrobi taki fajny myk, że mniej więcej energię generowaną w ciągu roku zrobimy z wiatraku 2,5 do 1 stosunku do fotowoltaiki, czyli że w ciągu roku wiatraki nam wyprodukują 2,5 razy więcej energii niż fotowoltaika,
to zwróćcie uwagę, co miesiąc mamy praktycznie taką samą produkcję energii. Bo w tym wariancie zimą trochę więcej dobrze, bo zimą mamy potrzeby grzewcze, chcemy mieć więcej energii. Czy już nie mówimy o magazynowaniu sezonowym energii. Bo jakbyście chcieli zrobić tylko jedno źródło energii, na przykład zrobić tylko energię słoneczną, no to pojawia się kwestia magazynowania sezonowego i to jest problem. Na przykład sezonowe magazyny ciepła, żeby grzać kolektorami wodę w lecie, żeby było na zimę. Na potrzeby grzewcze wiadomo zimą, kiedy słońca nie ma. A z kolei wiatr, no znowu latem mało energii, latem są bardzo długie okresy z bardzo słabym wiatrem i to byłby problem. Ale jak się to połączy, to zaczyna wyglądać to całkiem sensownie. Oczywiście wiadomo, że w ciągu nocy słońca nie będzie nawet w lecie, a zimą też mogą być wielodniowe okresy, kiedy nie wieje, no i nie świeci też, tak? I oczywiście to występuje. W sumie przyjrzymy temu bliżej. Słuchajcie, biomasa. Biomasa cierpi w oczach ekspertów od energii na pewien syndrom, na syndrom gwoździa. Mark Twain powiedział kiedyś, że jak trzymasz w ręku młotek, to wszystko wygląda jak gwóźdź. Więc jak jesteś gościem od tego, który kombinuje, jak zapewnić energię, to jak ten gościu patrzy na biomasę, to co widzi? Coś do spalenia. A tymczasem biomasa to jest coś, no, dużo więcej niż coś do spalenia. Nawet ze strony czysto gospodarczej, biomasa to jest bardzo cenny surowiec do materiałów budowlanych, do mebli, innych podłóg, do tkanin, papieru, włókien. Potrzebujemy też tworzyw sztucznych. Oczywiście ich nadużywamy, wiadomo, jest nadprodukcja i jest mnóstwo problemów z tym plastikiem i tak dalej, ale z różnych względów będziemy potrzebować tworzyw sztucznych. Dzisiaj robimy jeszcze go. To z ropy naftowej i gazu ziemnego. To są paliwa kopalne. I kiedy robimy z nich tworzywa sztuczne, które później trafiają gdzieś tam się, nie wiem, do spalarni na przykład, no to wyzwalamy dwutlenek węgla do atmosfery. Nawet jak trafi na wysypisko, to też to ulega rozkładowi i też wpuszczamy do obiegu nowe atomy węgla. Tworzywa sztuczne to też są paliwa kopalne powodujące emisję, tylko z pewną poczekalnią w jakimś tam czasie, iluś tam miesięcy, lat. Więc też musimy odejść od paliw kopalnych w tworzywa sztuczne. To skąd brać ten węgiel jako wsad do procesów rafineryjnych? No, z biomasy, bezemisyjne, żeby to było. Więc to będą też rzeczy o dużo większej wartości dodanej, cała ta zielona chemia, niż puszczenie tej biomasy z dymem. No i oczywiście nie możemy zapominać, że potrzebujemy jedzenia. Abstrahując od tego, jak wygląda obecne rolnictwo, na ile to jest efektywne i tak dalej, no to potrzebujemy terenów rolnych i nie możemy wszystkiego obsiać uprawami energetycznymi oczywiście. No i potrzebujemy ekosystemów. Epoce wielkiego wymierania, kryzysu bioróżnorodności, no i w dużym stopniu jest to związane z tym, że po prostu przejmujemy ekosystemy naszą własność. No i nie ma opcji, żebyśmy lasy traktowali jako źródło paliwa do spalenia albo je karczowali pod uprawę energetyczne. Sorry, potrzebujemy tych wszystkich rzeczy. Jak popatrzeć na to, jak wykorzystujemy ekosystemy, jak wykorzystujemy biomasę, tak naprawdę spalanie tej biomasy i wykorzystywanie ekosystemu do pozyskiwania paliwa to jest pomysł chory rodem z XIX wieku i wręcz należy o nim zapomnieć. To nie jest dobry pomysł, żeby spalać biomasę. Okej, trochę energii z biomasy będziemy pozyskiwać, ale trochę. I najlepiej, żeby to było zrobione w sposób mądry, a nie głupi. Teraz szczytem głupi jest współspalanie biomasy. Już nie będę tego hejtował, mógłbym hejtować długo, a nie o tym ma być to spotkanie. Słuchajcie, pokazuję tu koniki. Czemu pokazuję tutaj koniki? Bo to był transport w połowie XX wieku jeszcze. W czasach Gomułki. W latach 50. w Polsce było prawie 3 miliony koni. Konie trzeba karmić. Trzeba było upraw energetycznych, żeby ten transport zasilać. Mniej więcej 3/4 hektara pastwiska na konie i 3/4 hektara upraw owsa na zimę. 1,5 hektara na konia. Koń był luksusem dla zamożnej gospodarzy. Mieliśmy dobrze ponad 4 miliony hektarów upraw energetycznych. Gdyby ten sam areał przeznaczyć na wsad do biogazowni, na uprawy energetyczne do biogazowni, byśmy mieli z tego ekwiwalent 20 miliardów metrów sześciennych metanu. Jakby ktoś się pytał, to jest ilość metanu w gazie ziemnym, które wykorzystujemy dzisiaj jako paliwo i wsad dla przemysłu, też do procesów rafineryjnych. Więc moglibyśmy mieć z tych upraw energetycznych tyle metanu, co zużywamy obecnie metanu z gazu ziemnego. Oczywiście to jest barbarzyństwo. Te 4 miliony hektarów to jest 1/4 polskich ziem rolnych. To jest program, który nasze zęby mnie boli, jak tylko myślę, że mielibyśmy go wdrażać. Masakra. Ale możemy zrobić jeszcze mądrzej. Możemy sięgnąć po biomasę odpadową. Różną. Od gnojowicy, przez reski rolne, z produkcji leśnej, odpady takie, śmakie, owakie, oczyszczalni ścieków i tak dalej. Jak to dobrze zagospodarować?
i wpuścić do biogazowni, to mielibyśmy odpowiednik 8 miliardów sześciennych metanu. A więc tak, oczywiście nie wykorzystamy tego stuprocentowo dobrze, a nie łudzę się. Ale powiedziałem tak, kilka miliardów metrów sześciennych metanu można mieć z samych odpadów bez żadnych upraw energetycznych. Przy jakiejś sporej, ale takiej do przełknięcia skali upraw energetycznych możemy mieć kilkanaście miliardów metrów sześciennych metanu jako dyspozycyjnego paliwa. Więc tak, kilka miliardów metrów sześciennych metanu jest ok, a nawet jest pożądane, bo chcemy mieć gospodarkę cyrkularną, chcemy te wszystkie biogeny wychwycić i nie tylko mieć metan, ale też zawrócić te biogeny na pola z powrotem, a nie wpuszczać do Bałtyku rzemień zakwitnic. I jeszcze trochę można wrócić z upraw energetycznych, ale oby nie za dużo. Więc kilka miliardów metrów sześciennych metanu jest ok, kilkanaście, no może, ale lepiej nie. Powyżej 20 w ogóle zapomnijcie. Dobra. Słuchajcie, z tym biometanem to w ogóle był pewien drobny problem. Czemu w Polsce nie ma ni biogazowni, ni biometanowni? Odpowiedź jest bardzo prosta, bo się nie opłacało. Tu macie ceny gazu ziemnego w ostatnich latach, które wam wcześniej pokazywałem. A taki był koszt biometanu. No był po prostu dużo droższy. Kto by się bawił w CH4 z biometanu, jak można było kupić kilkukrotnie taniej metan z gazu ziemnego? Dziękuję bardzo, do widzenia, temat zamknięty. Ale w międzyczasie ceny gazu ziemnego trochę się zmieniły. Trochę. Tak razy 10. A poza tym jedną z moich czapeczek jest czapeczka z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, gdzie jestem przewodniczącym komitetu monitorującego projektu Europejskiego Zielonego Ładu. Robimy różne fajne, innowacyjne rzeczy. I udało się nam zbić, można powiedzieć, cenę biometanu do tego poziomu. Jakby nie będę wnikał teraz w szczegóły. 17 do 21 groszy za kilowatogodzinę. I to już jest cena, no, przy obecnych cenach metanu z gazu ziemnego, mało powiedzieć, że to jest cena konkurencyjna. Poza tym tutaj wywalamy pieniądze gdzieś za granicę, jak nie do ruskich oligarchów, do szejków naftowych z Kataru, a tutaj pieniądze krążą w polskiej gospodarce. To jest polskie bezpieczeństwo energetyczne, rozproszone, tutaj nikt nam kurka nie zakręci. Więc coraz łatwiej jest z tym biometanem, ale jak przypomnę, no jego potencjał to jest kilka miliardów metrów sześciennych, a obecnie w Polsce zużywamy 20 miliardów metrów sześciennych metanu. No, zużywamy go tyle, że ta skala jest no, w zasadzie nie do zastąpienia przez biometan, bez jakiejś chorej skali upraw energetycznych. Okej, dobra. Warto zdawać sobie sprawę, że system energetyczny dzisiaj są takie oderwane od siebie ścieżki trochę. Na przykład jak mamy prąd, robiony tam z tego czy tamtego, no ten prąd do gniazdka nam płynie i to jest niezależna ścieżka od paliw, które na przykład idą do transportu. Lejemy ropę naftową do baku. To jest zupełnie inna ścieżka energetyczna niż prąd, który puszczamy do gniazdka czy do innych fabryk. Jeszcze inną ścieżką jest ścieżka ciepła do ogrzewania budynków. Tak, węgiel czy gaz, którym ogrzewamy budynki, to jest coś zupełnie niezależnego od paliwa, które lejemy do baku czy od prądu, który mamy w gniazdku. Przyszłość jest elektryczna, jak wspomniałem. Wszystkie źródła energii o dużym potencjale produkują prąd, to raz. Dwa, prąd jest bardzo efektywny. Więc generalnie wszystko, co się da, elektryfikujemy, łącznie z transportem i ogrzewaniem budynków. W związku z czym nie mamy kilku niezależnych od siebie systemów typu ciepło, paliwa ciekłe do transportu czy prąd, tylko gadamy prądem pomiędzy różnymi sektorami gospodarki i ogrzewaniem budynków i procesami przemysłowymi, i produkcją wodoru i elektromobilnością i czym tam jeszcze. I w ramach jednego systemu mamy różne źródła energii, mamy różne jej zastosowania, tak w transporcie zelektryfikowanym, czy ogrzewaniu budynków, czy w czymś tam jeszcze. I mamy tutaj różne inne wynalazki, typu, nie wiem, magazyny prądu, wodór, magazyny ciepła, to tamto. Więc myślmy prądem. Dobra, prąd. Żeby zakotwiczyć, jestem fizykiem, lubię liczby. Jak nie ma liczb, to wszystko jest machaniem rękami. Dużo, mało, co to znaczy? Tak wygląda polskie zużycie energii. Wyglądało w pierwszym tygodniu zeszłego roku. Godzina po godzinie. Tu na przykład 15 gigawatów zużywaliśmy o północy 1 stycznia. No później ludzie idą spać, trochę nam spadło zużycie prądu. Później rano wstają, budzą się, odpalają te ekspresy do kawy, włączają telewizory, więc po południu mamy największe zużycie na prąd. Później maleje. I tak w cyklu dobowym, tak tu ludzie śpią, tu działają. Jak dzień jest pracujący, to macie na niebiesko, to na czarno są dni pracujące, na czerwono są dni wolne. 1 stycznia, 2 niedziela. Widać, że dni wolny zapotrzebowanie na prąd jest małe, no bo ludzie nie pracują za bardzo, wyszli gdzieś sobie i prądu nie zużywają. Tutaj są w pracy, zużycie prądu jest większe. No ono się tak zmienia. W granicach mniej więcej 20 gigawatów średnio w Polsce tego prądu
zużywaliśmy. Czasem mniej, czasem więcej. No takie są dane historyczne polskich sieci elektroenergetycznych. Dobra. No to teraz zrobię rzecz okropną, bo przejdę do Excela, który jest symulatorem systemu energetycznego i się przez chwilę pobawimy. Tu macie, może powiększę, wybrany miesiąc. To jest to, co Wam pokazałem. Zapotrzebowanie na prąd, godzina po godzinie, na początku zeszłego roku. To już widzieliście, to niebieskie. A to zielone, to tutaj widzicie, to jest to, ile faktycznie nam prądu produkowały wiatr i słońce w tym okresie. Znaczy faktycznie to jest jakby znormowane na 5 gigawatów wiatru i słońca, które zaokrąglone i uśrednione w ciągu roku, mniejsze. Czyli gdybyśmy w ciągu roku mieliśmy więcej tyle wiatru, tyle słońca i to nam mniej więcej produkowało tyle energii. Tu macie widok, jak nam wiatr i słońce tę energię dostarcza. Zielone to jest wiatr, żółte to jest słońce. Pewnie nikogo nie dziwi ze styczniu, bo tu mamy widok na styczeń. Słońce daje jakieś śmieszne ilości energii, takie żółte pipki, prawie ich nie widać. No wiatr trochę energii nam dawał. Tu macie widok na kwiecień, no tu już fotowoltaika zaczyna faktycznie coś tam dostarczać, widać codziennie, no w nocy oczywiście nie. A tu macie widok na lato, lipiec, no to codziennie mamy nawet tak niewielkiej ilości fotowoltaiki, 5 GW, całkiem jakiejś zauważalnej ilości prądu. Za to zielone jest bardzo małe, widać, że w ciągu lata ten wiatr jest... Więc ludzie, którzy hejtują na przykład OZE, uwielbiają zimą pokazywać, ile prądu daje fotowoltaika, a z kolei latem pokazują z uwielbieniem, jak mało prądu dają wiatraki. No taki niuans. No. Dobra, tak to wygląda. Oczywiście pojawia się pytanie. No dobra, to jest tak, jak w Polsce mieliśmy 5 GW wietrze i słońce. A gdybyśmy mieli na przykład po 10 wietrze i słońce, no to to byłoby dwa razy tyle tego zielonego i tego żółtego. Dobra, teraz zasymulujmy. Co by było, gdybyśmy mieli w Polsce tyle wiatru i słońca, co w 2020 roku mieli Niemcy? No, wpiszmy i zobaczmy. Mielibyśmy oczywiście 10 razy większą produkcję wiatru na lądzie, 10-krotnie większą produkcję z fotowoltaiki i mieli trochę wiatru na morzu, tak zaokrągliliśmy z 10 GW. Czyli gdyby Polska miała tyle wiatru i słońca co Niemcy, to jakby nam to się spisywało? A tutaj możemy zmniejszyć na jakieś 85%. Dlaczego? Bo same kopalnie i elektrownie węglowe zużywają kilkanaście procent polskiego prądu. Gdybyśmy nie mieli tych elektrowni węglowych kopalni, potrzebowalibyśmy trochę mniej prądu. I co by się działo? A przyjrzyjmy się bliżej może, bo to jest ciekawe. Zwróćcie uwagę. Mielibyśmy często, może tutaj to widać nawet lepiej. Troszkę można tutaj. Mieliśmy często nadprodukcję prądu. Tutaj widać, że wiatr i słońce dają sporo więcej prądu niż potrzebujemy. Tu też. Tu widzimy, z jakich źródeł byśmy mieli ten prąd. Często mielibyśmy nadprodukcję prądu. Tak, spojrzeć w ciągu roku, jakby to wyglądało, to potrzebujemy ileś tam jakieś 150 terawattogodzin prądu. A zwróćcie uwagę, wiatr i słońce dają nam sporo więcej. Mamy sporą nadprodukcję prądu. W zasadzie produkujemy o połowę więcej prądu niż potrzebujemy. Super! Tylko nie zupełnie super. Bo zwróćcie uwagę, czasem mamy za mało prądu, nie ma wiatru, nie ma słońca i powiedzmy, że w jakiejś godzinie potrzebujemy 20 gigawatów, a wiatr i słońce dają nam 5. I co? 15 gigawatów nam brakuje. Sorry. To, że w ciągu roku mamy o połowę nadprodukcję, to nas nie cieszy. Jak tutaj musimy ludziom wyłączyć światła, wyłączyć fabryki i ogólna kicha. No dobra, coś z tym należałoby zrobić. To zróbmy najprostszą możliwą rzecz na świecie. Powiedzmy, że na przykład w tej godzinie, jak potrzebujemy 20 GW, a mamy z wiatru i słońca 5 i brakuje nam 15, to uruchomimy elektrownie gazowe na 15 GW. Niech uzupełnią nam brakujące gigawaty. No oczywiście trzeba by na to trochę metanu przepalić. Ile? Właśnie można to policzyć, posumować godzina po godzinie, to jest bardzo prosty rachunek. Wyszłoby, że w ciągu roku potrzebowalibyśmy 4 miliardów metrów sześciennych metanu, żeby zbilansować system i mieć prądu tyle, ile chcemy w każdej godzinie. Pamiętacie, ile zużywamy w Polsce gazu ziemnego obecnie? 20 miliardów metrów sześciennych. Czyli to jest jakieś 20% obecnego zużycia metanu w Polsce. Tak swoją drogą, to jest tyle metanu, że spokojnie można to mieć z biometanu odpadowego. Nie trzeba żadnego gazu ziemnego czy upraw energetycznych. Oczywiście nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Zwróćcie uwagę, co się dzieje latem tutaj na przykład. Widzicie te żółte piki? Codziennie w ciągu dnia mamy nadprodukcję energii. Nie ma dnia, żeby nie mieć nadprodukcji energii, z którą nie ma co zrobić. Znaczy po prostu marnuje. Bez sensu. A za to w nocy oczywiście co mamy? No słońca, nie mamy energii w nocy.
to zróbmy najprostszą rzecz. Dodajmy magazynowanie energii, ale nie jakieś gigantyczne, takie na 10 godzin. No bo chcemy, żeby w ciągu dnia nam się naładował akumulator na noc. Zróbmy to i zobaczmy, co się będzie działo. Na razie tutaj mamy różne magazynowanie energii, a obecnie w Polsce mamy tyle. Mniej więcej, trochę zaokrąglam w górę, 10 gigawattogodzin w elektrowniach szczytowo-pompowych, które magazynują energię. Dobra, teraz gdybyśmy mieli tego więcej, jakby nie wnikając, tutaj możemy różne rzeczy mieć, elektrownie szczytowo-pompowe, baterie stacjonarne, częściowo wykorzystać baterie aut elektrycznych, jeszcze od tego przejdę. Powiedzmy, że mielibyśmy tutaj 100. A dobra, może ja będę pisał to w jednej, dobra, no to nie będę, no jest. 100. Co by się stało? To byś potrzebowali oczywiście mniej. Dwójka by wystarczyła, byśmy mieli po prostu ładowali akumulatory na noc i nie musimy elektrowni gazowych uruchamiać. Jak gdybyśmy mieli tego 200, no to oczywiście jeszcze mniej potrzebujemy gazu ziemnego dyspozycyjnie. Proszę. A gdybyśmy mieli 500, to ile? No to już schodzimy do bardzo niewielkich ilości. Jakbyśmy mieli 1000 GWh w bateriach, potrzebujemy jakieś mikroskopijne ilości, jak spojrzymy na to, co się dzieje, to te falki, które tutaj widzicie, to jest po prostu jazda na bateriach. Po prostu naładowaliśmy baterię i jedziemy na akumulatora. W zasadzie prawie, że nie widać sytuacji, kiedy musimy uruchamiać elektrownie gazowe. Tutaj trudno jest je znaleźć. Czyli gdybyśmy mieli takie baterie 1000 GWh, to w zasadzie, mając tak wielką nadprodukcję prądu, nie potrzebowalibyśmy elektrowni gazowych prawie. No oczywiście 1000 GWh to pewnie jest dużo. Nie wnikając na ile to jest dużo, jeszcze do tego przejdziemy. Powiedzmy, że na razie stwierdzimy, że mamy w sumie 200 GWh. Tak, w elektrowniach szczytowo-pompowych, takich czy innych bateriach. Dobra. Jakbyśmy potrzebowali w tym momencie gazu dyspozycyjnie 1,5 miliarda metrów sześciennych metanu. Słuchajcie, to jest tak niewielka ilość metanu, że spokojnie jest samego metanu odpadowego bez żadnego gazu ziemnego czy upraw energetycznych. Super fajnie działa, spina się, rewelacja. Niezupełnie. Mamy drobny problem. Jaki mamy problem? A, zanim o problemie, to jeszcze podsumuję pewną istotną rzecz. Dzisiejszy system energetyczny Polski bazuje na spalaniu węgla. Jeśli mieli po prostu system, gdzie po prostu mamy elektrownie węglowe, kropka, a nic więcej. No jest trochę lepiej, bo jest trochę wiatru, trochę słońca, trochę gazu, więc to nie jest system czysto węglowy, ale gdyby był sam węgiel, to w takiej w miarę dobrych elektrowniach węglowych mielibyście bardzo wysokie emisje CO2 na kilowatogodzinę. Prawie kilogram CO2 na kilowatogodzinę prądu w miastu. Energetyka gazowa ma mniejsze emisje, prawie no, ponad dwukrotnie, bo i gaz jest mniej emisji na jednostkę energii, elektrownie mają większą sprawność. Ale oczywiście to absolutnie nas nie satysfakcjonuje z punktu widzenia klimatycznego, szczególnie jakby jeszcze trochę metanu się tam ulotniło. Ale zwróćcie uwagę, jak stwierdzimy, że te elektrownie gazowe nie pracują cały czas w podstawie, zaspokajając tam całe zapotrzebowanie na prąd, tylko je włączamy raz kiedyś, dosyć rzadko i tylko na część mocy, tak powiedzmy, one średnio działają na 1/5 mocy, zwróćcie uwagę, jak nam się zmienia emisyjność systemu energetycznego. Maleje do kilkudziesięciu gramów na kilowatogodzinę. Całkiem fajnie, nawet gdyby to był gaz ziemny. A zatem tego gazu w tym momencie jest tak mało, że to już może być biometan. A, dobra, o magazynowaniu już wspomniałem, wyprzedzając trochę, że czy baterie takie śmakie, czy elektroniczno-pompowe. No tak, ale chcemy też zelektryfikować transport, zelektryfikować ogrzewanie, no to pewnie zapotrzebowanie na prąd nam znacząco wzrośnie, a tego nie uwzględniliśmy na razie. Budynki. Największy zżeracz energii w krajach Unii Europejskiej, w Polsce też. Ogrzewanie budynków to jest więcej 1/3 całości potrzeb energetycznych. I w transporcie. I co z tym zrobić? No to zróbmy symulację. Co by było, gdybyśmy zelektryfikowali transport? Zastępujemy pochodne spalinowe elektrycznymi 1:1. I ogrzewanie przez elektryfikację ogrzewania, przez stawienie farelek zamiast pieców gazowych czy węglowych. Co by się zdarzyło? Zobaczmy. Powiedzmy, że robimy. Zamieniamy samochody 1:1 na elektryki. Tak samo transport towarowy. Że elektryfikujemy ogrzewanie. No i ciepłą wodę też elektryfikujemy. I co się dzieje, proszę Państwa? No pewnie nie trzeba jasnowidza, żeby sobie to się dzieje. Dzieją się rzeczy straszne. Tak, zapotrzebowanie na prąd nam po prostu eksplodowało. To niebieskie to jest to, co widzieliśmy dotychczas. A tu jest zapotrzebowanie na energię pomarańczowe do ogrzewania budynków. I to brązowe to jest transport.
Rany boskie, potrzebujemy w porywach dobrze ponad 100 gigawatów mieć. Widać, że to zielone, produkcja prądu przez OZE, kompletnie nie wyrabia. I aby ktoś się pytał, nasze zapotrzebowanie na energię na poziomie blisko 500 terawattogodzin rocznie, to jest mniej więcej tyle, ile obecnie zużywają Niemcy. Wniosek jest oczywisty. Obecne niemieckie OZE, te, które tutaj symulujemy, są absolutnie nieadekwatne do niemieckich potrzeb energetycznych, żeby dostarczyć w ciągu roku 500 terawattogodzin. Więc w związku z tym trzeba to dopalać gigantyczną ilością czegoś, gazu, węgla, whatever. Co zresztą Niemcy robią, bo muszą robić. Sorry. Kicha. Możemy się tutaj przyjrzeć bliżej oczywiście, jak to wygląda. Czasem rzeczywiście mamy nadprodukcję, ale to w styczniu w ogóle nigdy nie mamy nadprodukcji. A by the way, tu jest jeszcze kogeneracja, która jakby ciepło odpadowe elektrowni gazowe tam trochę pomaga ratować sytuację ciepłowniczą. Ale widać, że w ogóle nie mamy tutaj nadprodukcji. Cały czas jedziemy na elektrowniach termicznych, gazowych, czy nie daj Boże jeszcze węglowych. Dobra, czasem jak zawieje i zaświeci, to pojawiają się przez parę pojedynczych godzin nadwyżki energii. Latem nawet parę razy się pojawiło, ale coś jest absolutnie niewystarczające. Symulator nabierze rzeczywiste dane pogodowe z 2021 roku, zarówno o produkcji wiatraków i fotowoltaiki, jak i o danych termicznych zapotrzebowania na ogrzewanie. Tu na przykład mieliśmy 18 stycznia średnią temperaturę jaką? Tak, minus 16 stopni prawie. No to potrzeby grzewcze są po prostu, przepraszam, wywalone w kosmos. Co z tym można zrobić? No opcja pierwsza, można dorzucić więcej źródeł energii oczywiście. Kto powiedział, że te wiatr i słońce, które mają dzisiaj Niemcy, to jest wszystko, co da się postawić? Można postawić więcej wiatraków, fotowoltaiki i atom można postawić. I coś tam jeszcze. To zobaczmy. To, co tutaj widzicie, to jest obecny miks energetyczny Polski przeliczony na jakieś tam jednostki energii, kilowatogodziny na osobę dziennie. Jedziemy na węglu, ropie, gazie ziemnym i czymś tam jeszcze. Duża część tej biomasy to jest prymitywnie spalane drewno, to w ogóle jest barbarzyństwo. Dla ekosystemów po prostu masakra. A to jest to, czym możemy dysponować przy dosyć agresywnych założeniach, zaraz Wam powiem jakie. Tutaj podwajamy moc energetyki wodnej w Polsce. Idiotyczny pomysł. Budujemy siarzewo, co tam jeszcze? Słuchajcie, to nic nie da. Widać, że to jest czysto symboliczne, a zdewastujemy polskie rzeki. Zresztą w warunkach suszy i niewiarygodności dostaw energetyki wodnej to po prostu jest pomysł idiotyczny. Sugeruję zapomnieć. Biomasa. No to jest tych 20 miliardów metrów sześciennych biometanu, biogazu, whatever. To jest bardzo dużo, podkreślę. Ja to wolałem widzieć kilka, maksymalnie kilkanaście, to pokazałem 20. Jak mówię, jadę po bandzie. Tu ma być 90 gigawatów wietrze. No tu mniej jadę po bandzie. Jak Wam pokazywałem, że Niemcy chcą mieć 110 gigawatów za 8 lat u siebie, to tutaj mamy na kilometr kwadratowy tyle wiatraków docelowo i Niemcy chcą mieć za 8 lat. My mówimy, że tak w horyzoncie lat 2040 byśmy tyle postawili, więc to jest realne. Jakby ktoś się pytał, to jest mniej więcej 1,5% powierzchni Polski z farmami wiatrowymi. Sporo, ale 1,5% Polski, a nie większość Polski. Tak, to nie jest tak, że trzeba stawiać wiatraki w Białowieży albo na Kasprowie. No nie. Tu jest 30 gigawatów wietrze na morzu. To już jak najbardziej zupełnie realne. Jak patrzy się na postęp w energetyce morskiej i wiatrowej, to powiedział, że pewnie można nawet być więcej. W swoim McKinsey, w swoim raporcie mówi, że 45 wyciągniemy do połowy stulecia. 30 to jest, tak powiedział, nawet dosyć ostrożnie, ale no dobra, 30. Tu macie fotowoltaikę. 175 gigawatów. Brzmi bardzo poważnie, aczkolwiek jak to przeliczyć na Polaka, nasz prawie 40 milionów Polaków, to wychodzi 4 kilowatopiki na osobę. No 4 z kawałkiem. Co to znaczy? To jest mniej więcej paneli fotowoltaicznych tak 5 na 5 metra. Czyli dla każdego Polaka instalacja fotowoltaiczna 5 na 5 metrów. Sporo, ale nie jakoś strasznie dużo. My strasznie przejmujemy, Boże, ile to będzie surowców, ile odpadów. Przepraszam, my żyjemy w świecie, gdzie każdy uważa za naturalne, że ma swoje własne 1,5 tony samochodu. Stali, tworzyw, sztucznych elektroniki. W porównaniu z tym to naprawdę nie jest dużo. A nie ma takiego wielkiego larum odnośnie fotowoltaiki. Ale żeby jasno, trzeba myśleć o recyklingu tego wszystkiego, bo to jest wyzwanie, aczkolwiek do przeskoczenia. Dobra, i też dorzucamy program jądrowy rządowy w wersji max, czyli 9 gigawatów, mniej więcej tyle by nam dały reaktor o mocy 9 gigawatów. Więc tym dysponujemy potencjalnie. I zobaczmy, że gdybyśmy tyle postawili, to jakby to mogło nas zasilać. Wracamy do symulacji. Stawiamy to, co tam. Ja może skopiuję te dane ze scenariusza symulacji.
A przepraszam, jeszcze tutaj będzie 125%, bo elektryfikujemy procesy przemysłowe, więc tu będzie troszkę, jakby tak, zapomniałem zaelektryfikować procesy przemysłowe. Żeby to stabilizować gazem ziemnym, potrzebowaliśmy prawie 50 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego, co oczywiście by w życiu się nie zbilansowało. Dobra, teraz wklejam. Jakbyśmy nastawiali więcej źródeł energii? Zresztą po prostu to wstawię. Dobra, spacer, żeście wiedzieli, co robię. Tam było ile? 90. Dobra, jedziemy. 90 gigawatów. Na morzu 30 i w fotowoltaice powiedziałem 175 i 9 gigawatów w atomie. A co tam damy? No damy 9. Dobra. I jakby to zadziałało? No tak można powiedzieć, że z grubsza by zadziałało, że już wystarczy tam 13 miliardów metrów sześciennych biometanu, żeby to wszystko zbilansować. To jest pierwsza jazda po bandzie, bo tu naprawdę mamy dużo tego wszystkiego. Oczywiście można by więcej postawić atomu, jak ktoś chce. Ajmy 20 gigawatów, nie żałujmy sobie. No to oczywiście trochę pomaga, to tutaj 9 miliardów metrów sześciennych biometanu i jakoś tam jest. Można powiedzieć, że to zadziała, no, ale to jest barbarzyński program, strasznie brutalnie jedziemy po źródłach energii, na siłę próbujemy to wszystko zrobić. A poza tym, słuchajcie, zamiotłem pod dywan rzeczy, które się nie da zelektryfikować. Udaje, że nie ma lotnictwa, no bo nie da się go zelektryfikować. Udaje, że nie ma żeglugi dalekomorskiej, że nie ma hutnictwa, nie ma produkcji cementu, nie ma tworzyw sztucznych i procesów rafineryjnych i nawozów azotowych, bo tego się nie da zelektryfikować. Tu na razie po prostu zamiotłem pod dywan. Niby żaden z tych sektorów nie jest duży, ale w sumie to jednak trochę jest i coś z tym trzeba będzie zrobić. Nic nie zrobiłem, a i tak potrzebuję tych źródeł energii w pigułę. No dobra. Oczywista myśl jest taka, że my nie potrzebujemy ileś energii, tylko potrzebujemy, żeby nam się wygodnie żyło, czyli usług energetycznych. Nie możemy poprawić efektywność energetyczną. Tłumaczę na przykład spojrzenie na polskie budynki typowe. Jakbyście zimą spojrzeli na te wampirki energetyczne przez kamerę termowizyjną, to zobaczylibyście, że się świecą, jak nie powiem co czemu. To jest po prostu katastrofa i on energii się marnuje. No się rozkminiono, jakie mamy budynki w Polsce. Tu macie dane rządowe z zeszłego roku, z dokumentu długoterminowej strategii renowacji. Jest to bardzo ciekawy dokument. Słuchajcie, wszystko to, co jest, co nie jest zielone, co nie jest ciemnozielone, to są wampiry energetyczne. 90 kilka procent budynków w Polsce są wampiry energetyczne, wpierdzielające kosmiczne ilości energii. Co z tym można zrobić? Z nowymi budynkami jest relatywnie łatwo. Tak jak stary budynek potrafi wpierniczać gigantyczne ilości energii, że takiego rzędu w kilowatogodzinach na metr to wyrośnie, tak nowe budowane mogą zużywać tyle energii, jest fajnie i lepiej się żyje. Oczywiście nowy to jest jedno, chociaż ciągle buduje wampiry energetyczne, to jest osobny temat, bo normy budowlane są takie sobie, powiedzmy. Pytanie jest, co z istniejącymi budynkami, bo w 2050 roku większość budynków, które będą, to już stoją. I to są wampiry energetyczne w większości, więc co z tym można zrobić? Odwołam się do tego samego dokumentu rządowego, przygotowanego przez KAPE, Krajową Agencję Planowania Energii. Co można zrobić, żeby zużywać mniej energii w budynkach? Tam są, to jest długi dokument. Piszą, co można zrobić i jak to można zrobić, ale to wam pokazuje, ile można zrobić. Można za 30 lat niecałe osiągnąć to w Polsce i wiadomo z grubsza jak. Można zmniejszyć zużycie energii w budynkach do 1/4 obecnego. To jest całkiem fajnie. Mówimy o ponad 1/3 polskiego zużycia energii. Można to prawie wyzerować. I będzie się żyć lepiej. Bez ubóstwa energetycznego, bez smogu, z automatyką budynkową, kontrolą wilgotności, stężenia CO2. Można długo wymieniać, że generalnie byłoby fajnie. Transport. No to jest obecnie polski ulubiony środek transportu. Jakie zużycie energii w megajulach, żeby przejechać 100 km, nie wnikając w szczegóły. Czy można lepiej? Oczywiście choćby można zelektryfikować. Już dzielimy przez 3. No bo silnik spalinowy ma sprawność jakieś 30%, elektryczny 90%. A jak się stawi mały samochód elektryczny, no to to w ogóle już jest sporo mniej, jest bliżej tej liczby, żeby przejechać 100 km i to już jest znaczący postęp elektryfikacja. Oczywiście pytanie, czy elektryfikacja jest właściwą odpowiedzią, bo to jest złożona kwestia. Wybiegając trochę naprzód, powiem tak, elektryfikacja jest najmniejszym złem, jakie mamy do dyspozycji. Chyba, że ktoś mówi, że w ogóle dziękujemy samochodom, transportowi osobistemu typu samochód i przejeżdżamy się masowo na rowery, do tramwajów, autobusów, pociągów, no ale to będzie trudno sprzedać. Chyba, że jak nam się rozpędzły przedmieścia, nie da się pociągnąć zbiorkomu, bo zbyt rzadka zabudowa, jest daleko na rower, nawet elektryczny, to sorry, w zasadzie nie da się bez samochodu. I to jest pytanie tak naprawdę, jak widzimy transport przyszłości. Bardzo wiele osób hejtuje baterie w ogóle. Ja wam jakby
zaproponował pewną symulację. Zresztą w sumie czemu nie? Wyjdę trochę jakby poza standard, odpalę jakiegoś, coś wam pokażę. Tak po prostu je wyliczymy z palca, bo czemu nie? Teraz w Polsce mamy 20 parę milionów samochodów. Powiedzmy, zmniejszymy to do 20 milionów samochodów. Gdyby je zelektryfikować, taka niewielka bateria w miarę, to jest 50 kWh, to jest na przejechanie 200 kilkudziesięciu kilometrów, to potrzebujemy w związku z tym 1000 gigawatogodzin baterii, żeby nam jeździły te samochody. Jak twierdzimy, że w Polsce nie potrzebujemy blisko 300 milionów samochodów, tak jak jest obecnie, tylko powiedzmy 10, czyli mówimy, że zostanie mniej niż co połowa samochodów w Polsce i że baterie będą naprawdę, według tego co uważamy, za małe, to jest jakieś 200 kilometrów, no, małego samochodu powiedzmy 200, kilkadziesiąt, 300, no i tak mamy baterię 400 gigawatogodzin. Jakbyście się pytali, zaraz będziemy patrzeć, ile potrzebujemy baterii do stabilizacji sieci. To wyjdzie, że około 400 gigawatogodzin do stabilizacji sieci. Więc jak się komuś to nie podoba, to bardzo poproszę, żeby powiedział, jak będzie wyglądać transport w przyszłości. I od razu odpowiem, biopaliwa to jest kompletne szaleństwo i wodór to jest w ogóle też szaleństwo, do czego zaraz przejdziemy. A trochę była dygresja, sobie pozwoliłem tak spontanicznie. Jeżeli nie samochód, to oczywiście mamy zmiany systemowe, tak? Wsiadamy się do pociągu. Jak w połowie pełen, to jest takie zużycie energii, dużo mniejsze nawet niż w elektryku, na 100 km na pasażera. Nawet autobus spalinowy jest niezły, a można zelektryfikować, dzielimy przez 3. Czy na pantografii, czy na akumulatorze, czy ładowaniu indukcyjnym, whatever. Czy rowery, na przykład też elektryczne, bo to w sumie też jest fajne rozwiązanie, to mówimy już o takim zużyciu energii na 100 km na osobę. Co powinniśmy obstawiać w związku z tym w świecie dekarbonizacji, redukcji emisji dwutlenku węgla i spalania paliw kopalnych? No oczywiście to, co jest elektryczne, przepraszam, gdzie się da, a gdzie się nie da, no to może być to. I oczywiście są to zmiany systemowe, czyli kopenhagizacja miast. To jest temat rzeka, o którym też mógłbym nabijać długo i namiętnie. Czyli nie taka infrastruktura jak w mieście samochodocentrycznym. Na przykład jest parking Konstytucji, to piękne miejsce. Katastrofa z punktu widzenia falu pałów czy retencji przy okazji. Tu jest buspas w Warszawie. Mam film, jak tutaj ten autobus przejechał 50 metrów w 2 minuty na buspasie. No, generalnie powinniśmy dążyć raczej do takiej infrastruktury, łącznie z tym, że ludzie jeździli zimą tam w Kopenhadze. Czemu jeżdżą? To jest temat rzeka. Nie dlatego, że chcą chronić klimat czy środowisko, tylko dlatego, że po prostu to miasto jest zoptymalizowane pod rowery i to jest najwygodniej i najszybciej. Ludzie są leniwi i robią to, co jest dla nich wygodne. Polacy nie przesiądą się na rowery, jeżeli będą mieli niebezpiecznie, jeżeli będą mieli trudno. Parę obrazków. Po Kopenhadze jedziecie tak. Rowerem jedziecie bezpośrednio, prosto i przyjemnie. Samochodem też za dobę dojedziecie, praktycznie wszędzie da się dojechać, tylko pojedziecie dookoła, pojedziecie w strefie tempo 30, a zielona fala będzie dla rowerów. Tak się jedzie rowerem po Kopenhadze obecnie. Sorry, to samochód musi zatrzymać, zwolnić. I ma jeszcze parę innych problemów, dlatego w Kopenhadze wybieracie rower, bo jest najwygodniej i najszybciej. I w Polsce też to się nie zmieni, dopóki rower nie będzie najwygodniejszym, najfajniejszym, najszybszym, najbezpieczniejszym wyborem. Oczywiście często w Polsce słyszę, że na stronie Kopenhaga i nie Amsterdam. I to oczywiście prawda, ale Amsterdam i Kopenhaga też nie zawsze były Kopenhagą i Amsterdamem. Kiedyś wyglądały, tak? I zrobiły transformację i wiemy, jak to zrobili, jakimi narzędziami. Możemy korzystać z narzędzia, które się sprawdziły, nie popełniając błędów, które tam popełniono, albo też popełniono. I to jest powiedzieć nie tylko o miastach, transporcie osobowym w miastach, ale też o transporcie na prowincji czy poza miastami. Tam oczywiście samochody elektryczne wchodzą w grę, ale też nie dojeżdżanie do miasta, tylko raczej gdzieś, gdzie jest jakiś park and ride, zostawiamy nasz samochód w przejechaniu kilku, kilkunastu kilometrów, przesiadamy się w transport zbiorowy, zelektryfikowany oczywiście i dojeżdżamy do miasta. I tiry na tory i zakończenie z wykluczeniem transportowym na prowincji, gdzie bez samochodu obecnie się nie da, jeszcze inne rzeczy systemowe. Mógłbym o tym gadać godzinami, ale wróćmy do symulatora. Słuchajcie, w transporcie możemy spokojnie zmianami systemowymi, typu kopenhagizacja miast, tiry na tory, mniejsze samochody, zmniejszyć jakby systemowo zapotrzebowanie na usługę transportową o połowę. Budynki można zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło, powiedzmy do 40%, i zaspokajać za pomocą pomp ciepła. Bardzo fajna sprawa, bo jak. Bo pompa ciepła to jest ustrojstwo, które z kilowatogodziny prądu pompowuje wam do domu 3-4 kilowatogodziny ciepła. W zasadzie nie ma alternatywy dla pomp ciepła w przyszłym systemie energetycznym. I poprawiamy ilość energii zużywanej na podgrzewanie wody. Metodami technicznymi, perlatory, armatura wodooszczędna, nawet niekoniecznie przestawiając ludzi na prysznic z wanny.
I poprawiamy efektywność procesów przemysłowych, bo w sumie to też jest do zrobienia. Dobra. Co nam wychodzi? Nie ruszamy baterii, nie ruszamy niczego innego. Zwróćcie uwagę. Ile potrzebujemy źródeł dyspozycyjnych? Nawet większa dokładność. O, coś potrzebujemy. Ale to jest nic. W zasadzie cały czas mamy nadprodukcję energii. I super. No dobra, ale tu mamy cały czas te przewymiarowane w kosmos źródła energii. Czy może być mniej? A co by było, gdyby nie było atomu? Zadziała, czy posypie się jak domek z kart? Zobaczmy. No, trzeba by czasem rzeczywiście uzupełniać wiatr i słońce metanem. Ale jego ilość byłaby czysto symboliczna. Dobra, a w ogóle pytanie, czy może potrzebujemy mniej tych wszystkich źródeł, tym bardziej, że nie wykorzystaliśmy jeszcze wszystkich możliwości, no i nie zrobiliśmy wszystkiego, co powinniśmy. Dwa słowa odnośnie wodoru. Często mówi, że autobusy na wodór, samochody na wodór, nie tędy droga, jak w transporcie drogowym. Wodór nie bardzo ma sens. Są miejsca, gdzie ma sens, o czym za chwilę, a niekoniecznie jest to transport. To już na pewno nie transport miejski. Dobra, dlaczego? Słuchajcie, tu jest pokazana sprawność procesów od 100 kWh energii elektrycznej, nie wiem, z wiatraka, fotowoltaiki, reaktora, whatever, do energii, którą mamy na kołach. Tu jest cykl elektryczny, samochód elektryczny, jednym słowem. Dobra, trzeba zrobić, jakąś tę energię przesłać gdzieś. Straty są na sieciach. Na co trzeba ładowarka, zmienić napięcie, straty w baterii, bla, 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 sprawność silnika, no to na końcu mamy na kołach z tych 100 kWh jakieś tam 80%. Jak mamy wodór? Z elektrolizy, prądem. Czyli prądem traktujemy H2O, wodór na lewo, tlen na prawo, mamy wodór. Sprawność elektrolizy to jest 70 parę procent powiedzmy, a plus minus. Trzeba to jakoś przetransportować, zmagazynować, następnie zmienić znowu na prąd. Straty, słuchajcie, mniej więcej mamy 30 parę procent, no maksymalnie 40 sprawności. Więc tak jak tutaj nam wystarczał jeden wiatrak do zasilenia pewnej floty samochodów, to musimy mieć ponad dwa wiatraki. Gdybyśmy mieli od cholery źródeł energii, nie było z tą energią robić, ok, można myśleć o wodorze. Ale nie mamy dość energii, nawet na elektryfikację transportu w zasadzie, więc wodór są bezsensowne straty energii. Zresztą z ogniwami paliwowymi też są pewne wyzwania. A już robienie e-paliwa, czyli że z prądu robimy wodór i z tego wodoru czary mary robimy paliwa ciekłe, węglowodory ciekłe, też można robić, tylko to jest bardzo mała sprawność, na poziomie 20-kilkunastu procent. Tak będziemy to robić. Są miejsca, gdzie bez tego się nie da, na przykład napędu czołgów. Tylko to trzeba robić tam, gdzie absolutnie już inaczej się nie da. Tam się da zelektryfikować bezpośrednio. To robimy, gdzie się nie da. Wodór, no ewentualnie paliwa. Przy czym wodór tak naprawdę jest niezastąpiony w paru miejscach. Tu macie pokazane, czego nie da się zrobić za pomocą elektryfikacji. Gdzie trzeba mieć wodór albo wodoropochodne rzeczy typu amoniak, metanol, whatever. Lotnictwo długodystansowe. Nie ma alternatywy. Nie da się tego na bateriach puścić. Hutnictwo stali, zarówno te wysokie temperatury, jak i redukcja tlenków żelaza. Obecnie robiona koksem, ale można to robić wodorem. Żegluga morska, czołgi wspomniane. Tutaj wodór po prostu jest niezastąpiony. Możesz też przydać tutaj. Czyli jak mamy za dużo wiatru, słońca i prądu, no to robimy wodór. Nie świeci, nie wieje, no to wtedy traktujemy wodór jako gaz po prostu dyspozycyjny i mamy turbiny gazowe. To jest elektrownia gazowa, tylko nie na metan, a na wodór. Jak ktoś mówi o elektrowniach gazowych, to przypomnę, to nie są elektrownie na metan kopalny. Znaczy mogą być, ale nie muszą. To mogą być elektrownie gazowe na metan z biometanu, taki sam CH4 jak ten z gazu ziemnego w zasadzie, albo gaz, to może być wodór, bo gaz to jest stan skupienia. Tudzież jakieś inne miejsca, gdzie może mieć sens wodór, miejsca, gdzie raczej sensu mieć nie będzie, na przykład ogrzewanie budynków czy auta na wodór. Nieważne tak swoją drogą, czy ten prąd w sieci jest z wiatru i słońca, czy jest z atomu. Tak samo w tych wszystkich miejscach nie da się tego zelektryfikować, a i tak samo trzeba będzie mieć ten wodór, nieważne, czy to jest prąd z elektrowni jądrowych, no chyba, że będzie bardzo wysokotemperaturowe reaktory, to wtedy część tego da się zrobić, chociaż też nie wszystko, ale to jest osobny temat. Słuchajcie, kolejny element. Duża część naszych potrzeb to są potrzeby na ogrzewanie budynków. I kiedy potrzebujemy dużo ciepła do ogrzewania budynków? Latem czy zimą? No oczywiście zimą. Jakie źródło energii nam daje dużo energii zimą? Słońce? No nie, słońce daje dużo energii latem, a zimą to prawie wcale. Wiatr. Wiatr daje nam bardzo dużo energii zimą, tylko wiatr, zresztą widzieliście, ma taką cechę, zresztą widziałem dać chyba ładnie.
Parę dni potrafi ładnie wiać, tak jak tutaj, a parę dni potrafi za bardzo nie wiać. Tu jeszcze, no, tak to wygląda. Tak, no, na przykład widzimy w październiku. Wieje w pigułę, a czasem nie wieje. Ale to nie jest tak, że wiatr nie będzie wam wiał przez cały miesiąc. Takie rzeczy się nie zdarzają. Więc w tym momencie, jakbyśmy stwierdzili, dobra, zimą, kiedy mamy potrzeby grzewcze, przez kilka dni mamy wiatr, przez kilka nie mamy. Więc robimy tego typu wynalazki, czyli magazyny ciepła. Upraszczając, wielki zbiornik z wodą. Trochę mniejszy, trochę większy, tu w czasie budowy, żeby było widać, co to jest. Takie po prostu jeziorko wody. Mamy dużo prądu z wiatru słońca w ciągu tych kilku dni, kiedy wieje w szczególności. Grzejemy tą wodę, żeby było ciepło. Nie wieje? Nie szkodzi. Mamy ciepło do rozprowadzenia po domach, zmagazynowane na wiele dni. I teraz jak działa taka ciepłownia przyszłości? Znowu zakładam czapeczkę NCBR-u, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, bo to mniej więcej jest wynik naszych prac. Sercem systemu ciepłowniczego, żeby dostarczyć ludziom ciepło, jest wielki zbiornik ciepła, na przykład taki, jak widzieliście tutaj. Mamy dużo prądu wiatru w sieci, nieważne czy lokalnie, czy gdzieś tam z zewnątrz, pewnie zbliżone będą proporcje wiatru słońca, i grzejemy. Da się to pompą ciepła, szczytowo grzałkami, kotłami elektrodowymi. Można dogrzać to czymś tam jeszcze, co mamy, i mamy ciepło, które rozprowadzamy po odbiorcach. I fajnie. Zwróćcie uwagę, niestabilny prąd wiatru słońca zastąpiliśmy stabilnym ciepłem, które magazynuje się bardzo tanio w takich zbiornikach. Fajnie, ale też potrzebujemy czasem prądu, jak wiecie. A tu czasem nie wieje, nie świeci i co wtedy? No to dostawiamy tu elektrownię gazową, właściwie pracującą w kogeneracji elektrownię gazową. Nieważne na jaki gaz, czy to biogaz, biometan, czy nawet gaz ziemny, rzuć mu w zupę. Więc co mamy? Mamy tu jakiś zbiornik gazu albo gazrurkę, która doprowadza ten gaz. I mamy silnik. Nie wieje, nie świeci, no to prąd do odbiorców i do sieci, a ciepło albo do odbiorców, albo do magazynu. Można oczywiście jeszcze pobawić się tutaj lokalnymi magazynami ciepła, lokalnymi pompami ciepła. Nie będę wnikał w szczegóły, to jest znowu długie story, jak to można zrobić. Można zrobić jeszcze jedną rzecz. Można powiedzieć, dobra, w tym samym budynku robimy też generację gazową, ale na wodorze. Czyli za dużo wiatru słońca, mamy prąd, no to robimy w elektrolizerze wodór, sobie magazynujemy ten wodór. Jak będzie potrzebny, bo potrzebujemy prądu, no to wpuszczamy prąd do sieci, a ciepło odpadowe do odbiorców i do magazynu. Teraz zwróćcie uwagę. To wszystko to jest system czysto capexowy, czyli capital expenditures. Tu nie kupujemy żadnego paliwa z zewnątrz. Jak raz postawimy tę fotowoltaikę, wiatraki, magazyn ciepła, to ta dziura w ziemi będzie nam przez pokolenia. Jak postawimy te pompy ciepła, elektrolizery, zwróćcie uwagę, to nam będzie po prostu stało, działało i nie kupujemy tu żadnego paliwa z zewnątrz. Oczywiście trzeba dużo kasy na początek wyłożyć. Tak. Ale to jakby opłacalność, czy jakby koszt ciepła, można policzyć oczywiście słowo tego metodyki. To się nazywa na przykład LCOH, Levelized Cost of Heat. I w projektach NCBR-u, na przykład w takich zeroemisyjnych systemach, mamy to na poziomie 60 paru 70 zł za gigajoule. Przy 20-letniej stopie czasie amortyzacji. Słuchajcie, dzisiaj to jest dużo taniej niż cena samego gazu ziemnego. Taki system zeroemisyjny już przy obecnych cenach paliw kopalnych jest dużo tańszy od alternatyw węglowych i gazowych. Wróćmy do Excela i teraz prowadźmy te wszystkie rzeczy śmieszne, które tutaj wam opowiedziałem. Po pierwsze, no i cały czas systemem 100% OZE. Zaraz się odniesiemy do atomu jeszcze. Teraz wam powiem, co tutaj wprowadziłem i dlaczego. Kopiuję te rzeczy, bo ich parę jest. Tutaj specjalnie, wartości. Dobra. Tak. Nie potrzebuję aż tyle wiatru. Dałem 70 GW. Na morzu 25, po fotowoltaice 125. Bez atomu na razie. To już z grubsza widzieliście efektywność energetyczną. Mamy, zwróćcie uwagę, tutaj baterię. Tutaj mogę zrobić tak, i tak chcę zbudować 20 GWh w szczytowo-pompowych i powiedzmy, dobra, to damy 40. Teraz zwróćcie uwagę. W sumie mamy 100 GWh w magazynach prądu. Pamiętacie ten nasz obrazek? Przy takim standardowej elektromobilności macie baterię 1000 GWh w samochodach. Przy takiej, no, że kopenhagizacja miast, małe samochody i tak dalej, 400 GWh. I teraz mówimy, że do celów sieciowych damy 1/10 tej baterii. A te baterie, które są w samochodach, to w 10% będą uczestniczyć w magazynowaniu prądu z sieci, oddawaniu go do sieci, czyli tak tylko 10% baterii samochodowych pomaga sieci stabilizować się. Zwróćcie uwagę, są naprawdę śmieszne ilości baterii. By the way, jakby to chciał odnieść do produkcji.
żeby nie rzucać statystykami. Pod Wrocławiem w Kobierzycach jest fabryka baterii LG. Ona jest rozbudowywana. W ramach tego czwartego etapu rozbudowy i roczna produkcja baterii ma wynieść 100 GWh. Więc tu mówimy, że chcemy mieć kilkumiesięczną produkcję baterii z jednej fabryki pod Wrocławiem. Nam wystarczy do stabilizacji systemu elektroenergetycznego w Polsce. Mamy też trochę magazynów ciepła. To nie jest dużo i to jest naprawdę dosyć tanio. I mamy też elektrolizery 35 GW, bo potrzebujemy tego wodoru, przypomnę, w sektorach, których nie da się zelektryfikować. I nieważne, czy ten prąd będzie z atomu, czy z wiatru słońca. Czyli już uwzględniamy te wszystkie dziwne sektory. Tu mówimy teraz o zasilaniu całej polskiej gospodarki. I tak trzeba będzie czasem dopalać to gazem ziemnym, bo nie wieje, nie świeci w ogóle, tylko to gazu ziemnego, przepraszam, metanu, przepraszam, biometanu bezemisyjnego, wystarczy nam 1 mld m3 z haczykiem. Czyli tak naprawdę wiatr plus słońce to prawdę umiarkowane ilości, z niewielką ilością baterii i niewielką ilością bezemisyjnego biometanu załatwiają nam temat. Oczywiście to jest system 100% OZE, ale można też sięgnąć po atom, bo czemu nie? Tu macie kolejny scenariusz, gdzie robimy bardzo podobną symulację, gdzie stwierdzamy, może sięgnę tak. Zróbmy i teraz proporcje po chińsku. Pokazywałem wam, jak Chiny inwestują swoje pieniądze. Gdybyśmy w Polsce w proporcjach takich samych, jak Chińczycy zainwestowali w atom, wiatr, słońce, no to byśmy mieli 3 gigawaty w atomie. I to też by działało. Potrzebowalibyśmy nawet trochę mniej gazu ziemnego. No trochę droższe by to było, kilkadziesiąt miliardów złotych, ale to w sumie o czym my mówimy, drobne na waciki. I jak ktoś nie lubi wiatru słońca, bo nie, i na przykład chce mieć sam atom, no bo czemu nie, to może tak, żebyśmy mieli tyle samo prądu dla elektrolizy, żeby mieć wodór do tego, gdzie musimy mieć ten wodór. Czyli tam 125 TWh. Wyzeruję w takim razie to. A, przepraszam, jeszcze jedno, nie zrobiłem jeszcze jednej rzeczy oczywiście, co tutaj oszukałem, bo zignorowałem w ogóle zrządzanie popytem i taryfy dynamiczne. Czyli jak jest duża energia, ona może być tania i zachęca nas do oszczędzania, no jak jest jej mało, to nie będzie droższa. Tutaj zasymuluję jeszcze, jakby to wyglądało przy taryfach dynamicznych. To przynajmniej w tym momencie nie tyle metanu, tylko, proszę bardzo, tak. W ogóle są jakieś śmieszne ilości elektrowni gazowych. No dobra, gdybyśmy pojechali w stronę po prostu atomu, od razu powiem tak, musieliśmy mieć około 50 gigawatów. Ja tu wyłączę zarządzanie popytem, bo ono jakby w tym momencie jest mało istotne przy atomie. Nie musimy się bawić w sieci inteligentne, jakiś plus. Też nie potrzebujemy aż tyle elektrolizerów, jakby ktoś się pytał. Wystarczy jakieś 20 gigawatów, no bo one pracowały po prostu częściej przy atomie. Proszę bardzo, to jest alternatywny system energetyczny w Polsce. Też macie 120 parę terawatogodzin na wodór. I też by działał, czyli albo tyle OZE, co wam pokazywałem, albo 50 gigawatów w atomie. To jest więcej tyle atomu byśmy mieli, co mają Chińczycy obecnie. Tak? Czyli Polska byłaby krajem no, trzecim na świecie pod względem ilości reaktorów. No, dobra, wrócę do systemu OZE. Z wielu względów uważam, że on jest lepszy niż atom, ale jak ktoś lubi atom, to też może być, jakby tutaj nie ma problemu. Cofnąć może do... Zresztą dobra, niech tam. Tu dałem wam trochę atomu, jak ktoś lubi, tak, w proporcjach chińskich. Dobra. Słuchajcie, chyba i tak się rozgadzałem, patrzę na czas. Więc to był taki zagajnik, zatrzymał udostępnianie ekranu. Pewnie macie sporo pytań, bo to jakby drapałem lakier na tych tematach. Jak chcecie dowiedzieć się więcej, a to oczywiście nie udostępniam ekranu teraz, taki okropny, jeszcze udostępnię na sekundę. A tak. Dobrze, czas na reklamę, tak, proszę bardzo, to dam. Jak chcecie dowiedzieć się więcej, to zachęcam do lektury książki, którą już tam Diana przedstawiła, gdzie macie to opisane. Dodam jeszcze jedną rzecz. Ten symulator, który wam pokazywałem, jest na halo strona o. Na stronach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, symulator systemu energetycznego ncbergov.pl, gdzie możecie sobie pobrać tego Excela, łącznie z dokumentacją, jak to działa i obejrzeć jakby film, jak to działa. On obecnie powstaje, ten Excel jest robiony na aplikację, więc za miesiąc będziecie mogli sobie po prostu przeklikać aplikację na stronach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Swoją drogą dziwnym trafem, jak dzisiaj byłem na spotkaniu w NCB, że to narzędzie awansowało na jedno z polskich narzędzi do planowania miksu energetycznego na transformacji energetycznej. Jak widzę w rozmowach z Komisją Europejską, jest to dosyć ciekawe doświadczenie miałem. Narzędzie jest wykorzystywane. Tam po pewnych zmianach oczywiście, ale jakby nie będę już wnikał w szczegóły. Dobra, słuchajcie, to się rozgadałem.
zatrzymuje udostępnianie. Pewnie macie jakieś pytania. Tak, widzę, Diana pisze, minęła godzina i napisała mi już 12 minut temu, tak, z Diano. Ale widzisz, nie miałem widoku na to. Przepraszam, że przeciągnąłem. Mam nadzieję, że nie przerwałem. Marcinie, no absolutnie. Raz, że nie miałam serca ci przerwać. Dwa, że leciałeś jak burza i myślę, że już odpowiedziałeś na wiele pytań, które pojawiły się w Q&A. Ale do nich zaraz wrócimy. Dobrze, czy mogę prosić o przełożenie na system Q&A? O, super. Dobra. Co my tutaj mamy ciekawego? Okej, możemy zacząć. Pojawia się informacja, dezinformacja na temat bilansu energetycznego związanego z produkcją i późniejszą utylizacją baterii. Tak, Rafał? W sprawie zużycia energii produkcji CO2, czy są tu jakieś wiarygodne dane? Dobra, to jest taka, oczywiście są, jest mnóstwo raportu na ten temat. Żeby było jasne, mogę... O, tak, pojazdów elektrycznych. Może zrobię tak, znowu ekran udostępnię na chwilę, taki będę, mogę to robić, mogę, dobra. Bo samochody elektryczne mają swoje liczne zaciachy i baterie też mają. Dobra, na chwileczkę. Ja może otworzę sobie po prostu, ściągę. To będzie reklama. Ściągę, otwieram po to, żeby wiecie, reklamę zrobić. Otworzę PDF-a swojej książki. Dobra. I przejadę się do części o transporcie i bateriach. Dobra, jedziemy. Jeszcze kawałek jedziemy, bo to teraz to jest o budynkach. Dobrze. O. No dobra. Znaczy, jak w książce piszę o samochodach elektrycznych, to najpierw mówię, dlaczego one są, dlaczego postawiłem na elektryfikację transportu. Przecież są inne opcje. Zakładam, że nie chcemy politycznie próbować sprzedawać wszystkim, żeby przesiedli się na rowery, tramwaje, pociągi czy wozy drabiniaste, bo to nie przejdzie. Więc czemu elektryfikacja ma swoje plusy? Bo ma. Trochę o tym piszemy. Różne plusy. Tu pytanie, czy wystarczy baterii, litu na baterię, tak wystarczy. Aczkolwiek są pewne aczkolwiek, jak zwykle. Teraz tak, przyglądamy się alternatywą, wodór lub e-paliwa. I wychodzi na to, że te alternatywy są po prostu dużo droższe. Krótko mówiąc, elektryfikacja jest najmniejszym złem. Ona jest złem, ale jest najmniejszym złem. I nie ma sensownej alternatywy. Biopaliwa to jest kompletna masakra. I teraz pytanie o elektryfikację. Dobra. W Polsce to jest węglowóz. Emisje CO2 są bardzo podobne w samochodzie spalinowym i elektrycznym w Polsce, to raz. Dobra, to jakby macie zestawienie samochodu elektrycznego i spalinowego, nie będę już wchodził w szczegóły. No, długość to tankuje obecnie, trzeba rozbudować sieci dystrybucyjne i ładowania, co jest jakimś wyzwaniem. Nie jest to dla biednych zdecydowanie. Samochody elektryczne są obecnie drogie, mają mały zasięg, no faktycznie mają. Jak bateria się zepsuje, to faktycznie jest mogiła i dużo minerałów na to trzeba faktycznie. Jak zauważyliście, znaczy to jest tak, ja jeżdżę rowerem, nie mam samochodu, uważam to po prostu za nieetyczne i w Polsce nie wsiadam dzisiaj do elektryka, bo to uważam za nieetyczne po prostu. Dla mnie dzisiaj elektryk jest jakby ciągle nieakceptowalnie no, paskudny z punktu widzenia zużycia zasobów. Tylko jak mówię, to jest najmniejsze zło, jeżeli już mówimy, że musimy mieć samochód, to elektryk jest najmniejszym złem. Jest problem z utylizacją tego wszystkiego, tak? I o tym rzeczywiście sporo piszę w szczególności z kwestią baterii, bo to jest wyzwanie. Powiem tak. Tak, zacytuję Popkiewicza. Z jednej strony widać na horyzoncie lepsze rozwiązanie niż elektryfikacja transportu, z drugiej zaś widać, że masowe oparcie transportu na bateriach litowo-jonowych będzie miało bardzo wysoką cenę zasobową środowiską. Tak. Co gorsza, masowa elektryfikacja transportu prowadzi do dużego zapotrzebowania na prąd w konieczności budowy, bla, bla, bla. Przez nie trzeba przyznać, że masz tak jakby samochód przyjazny środowisku, może się stać, że mniej szkodliwy, a włożenie swoich liter, 4 litry opakowane w 2 tony stali i tak dalej, nie ma szans na bycie efektywne energetycznie zasobowo. Sorry, tak jest. A następnie zacząć myśleć systemowo. Elektryfikacja transportu na rympał nie jest dobrym pomysłem. Więc krótko mówiąc, z samochodami elektrycznymi jest sporo problemów. Można je minimalizować. Jeżeli zrobimy tak, może zakończę udostępnianie ekranu, że baterie będą robione pod kątem recyklingu, bo to można robić. Będzie trochę drożej, ale z punktu widzenia systemowego się opłaci. I to niekoniecznie będą baterie litowo-jonowe, bo mamy problem i z litem, i z kobaltem, i z niklem, ale można je robić tak, żeby one były jakby bardziej przyjazne zasobowo i robione pod kątem odzysku surowców. I jeszcze jak będziemy te samochody tankować bezemisyjnym prądem, te samochody elektryczne mogą być dużo mniejszym złem.
Na razie, jak ktoś nie chce spocić na rowerze, to rekomenduję rower elektryczny, ale oczywiście to jest kwestia złożona, także dlatego podkreślałem kwestię zmian systemowych, czyli tego, żeby robić miasta jak Kopenhaga, żeby przesuwać tiry na tory i tak dalej. Więc tak, elektryfikacja transportu nie jest taka super, ale wszystkie inne alternatywy są od niej gorsze. Świetnie, dziękuję. Mam kolejne pytanie, a w zasadzie serię pytań. Na niektóre już została udzielona odpowiedź. Widać? Na razie nie widać. Czy widzicie pytania? Oj, nie wiem. Co się stało? Okej, teraz powinno być. Jest. Co z kosztem? Tak, pan Karol. Czy finansowym, czy środowiskowym? Co z recyklingiem i magazynowaniem? O magazynie trochę powiedziałem, ale to jest to dobra. Co z recyklingiem turbin? Turbiny z wiatru nie da się do recyklingu, lądują na wysypiska świce, biją ptaki, dobra. A nie wiem, to proszę, jak reaktor produkują, tak? Nie, tutaj nieprawda. Nie ma tego na energię, ani na noc, ani na wypadek zachmurzenia. Dobra, po pierwsze, na te wszystkie pytania odpowiadam w książce. Dziękuję bardzo, to była reklama. Może nie będę do tego ekranu listował Popkiewicza. Recykling turbin. Turbiny wiatrowe nadają się praktycznie do pełnego recyklingu, obecnie poza łopatami. To jest stal, metale, beton, jak chcemy zwinąć fundament, też można to zrobić. Chociaż lepiej zrobić repowering, czyli w miejscu starej turbiny postawić nową, więc nie trzeba z tym betonem mieć problemu. Więc w zasadzie z recyklingiem jedyne wyzwanie to jest z łopatami. Jakbyście spojrzeli, nie wiem, wzięli Google Scholar na przykład, wyszukiwarkę artykułów naukowych, pisali Wind Turbines, Blades, Recycling, to byście dostali ze 20 tysięcy artykułów rocznie. To jest temat, po prostu jest bardzo intensywnie rozkminiany i wiele firm jak Vestas, GE w ciągu dosłownie kilku lat chce też zamknąć stuprocentowo cały cykl turbiny wiatrowej łącznie z łopatami, żeby to nie był problem. Dodam, że to nie jest jakiś odpad, jest, nie wiem, toksyczny, radioaktywny i tak dalej. To jest laminat, który jest upierdliwy z punktu widzenia jakby środowiskowego, ale to nie jest taka znowu straszna ilość tego odpadu w tych turbinach wiatrowych. Ale jak mówię, pracuje się nad tym, żeby rzeczywiście w pełni zamykać cykl surowcowy. Swoją drogą, gdybyśmy tyle wysiłku, ile poświęcamy recyklingowi, czy uwagi, ile poświęcamy recyklingowi turbin wiatrowych, poświęcali recyklingowi samochodów, i to jest zupełnie inny rząd wielkości ilości odpadów, to byłoby super. Czy zabijają ptaki? Oczywiście, że tak, zabijają ptaki, aczkolwiek dobra, ja nie mogę chyba się powstrzymać, muszę ekran udostępnić. Dobra. Dobra, jedziemy. W sumie czemu nie? Ach Boże. Dobra, tam. O, piękne zdjęcie, tak. No, tutaj ptak pod turbiną wiatrową zabity. Granie my na wiele sposobów, tak, zabijanie ptaków przez wiatraki. Faktycznie ptakom robimy pod górkę. To wszystko jest nasza działalność. Samochody, szyby, myśliwi, linie energetyczne, koty. Jeszcze można policzyć, ile ptaków zabija to czy tamto, tak? No dobra, tu macie statystyki, akurat z USA. Tu są koty i budynki przodują. Turbiny wiatrowe też zabijają oczywiście. To jest mniej więcej ten poziom. Gdyż nawet postawili stukrotnie więcej turbin wiatrowych, i tak będą miały stosunkowo małe znaczenie. Oczywiście z drugiej strony turbiny wiatrowe zabijają większe, a koty zabijają mniejsze. To jest przeliczenia życia sikorki na życie, nie wiem, orła, to jak to przeliczać, to jest osobny temat. Ale żeby było jasne, branża ma tego świadomość. Będzie fajna konferencja w przyszłym miesiącu odnośnie właśnie zabezpieczeń turbin wiatrowych przed kolizjami z wiatrakami. Postęp jest niesamowity. Można coś nie tylko metodami takimi pasywnymi, jak na przykład malowanie jednego śmigła na czarno, co już zmniejsza trzykrotnie śmiertelność ptaków, ale są też metody aktywne, bazujące na sztucznej inteligencji, które po prostu metodami optycznymi, radarowymi wykrywają ptaki czy stada ptaków, zatrzymują turbinę i faktycznie maleje śmiertelność ptaków do poziomu kilku procent tego, co mieliśmy kiedyś. Więc ten temat jest bardzo intensywnie rozkminiany i powiem tak, jakby oczywiście każda nasza infrastruktura jest upierdliwa, czy mówimy o samochodach, czy o wiatrakach, czy o kopalniach, tego już mam tego i wam tego, oczywiście. I stąd takie znaczenie daje temu, żeśmy potrzebowali jak najmniej, dzięki efektywności energetycznej, żeśmy potrzebowali jak najmniej wiatraków, fotowoltaiki, reaktorów, upraw energetycznych, czegokolwiek. Więc powiedział tak, przede wszystkim efektywność energetyczna, później nic, przez jakiś czas, magazynowanie najlepiej ciepła i takich rzeczy w prostych technologiach, a źródła energii to no, tyle, ile trzeba, ile się inaczej nie da.
Dobra, mógłbym na temat gadać godzinami. Jak ktoś chce wiedzieć więcej, to jest fajna książka do przeczytania, to już wam opowiadałem. Diano, tak, no więc. Metaliziem rzadkich, o czym pisałem. Ich pozyskiwanie to jest kwestionowane etycznie. Oczywiście, że tak. Więc po pierwsze, dobra, znaczy po pierwsze pokazałem wam, ile baterii trzeba na to, że system elektroenergetyczny działał i był stabilizowany do magazynowania. To jest ułamek tego, co potrzebujemy do samochodów. Jeżeli ktoś ma inny pomysł na nasz system transportowy, jeżeli nie samochody elektryczne, to co? Jak mówię, dzisiaj mamy samochody spalinowe, które kompletnie się są nie do przyjęcia. Biopaliwa są absolutnie nieakceptowalne, nie ma zresztą na to dość biomasy. W zasadzie jedyne dwie alternatywy, które są teraz na rynku, to jest wodór i baterie. Wspomniałem, że do wodoru trzeba ponad dwukrotnie więcej źródeł energii. Przed chwilą mieliśmy narzekanie na to, że źródła energii są nie teges. No więc tak naprawdę elektryczność jest jedyną opcją. Dlatego powiedziałem, że ja, tak wam pokazałem, nie chcę 20 paru milionów samochodów w Polsce. Ja chcę 10 i takich mniejszych, z mniejszymi bateriami. Żeby tej baterii było mniej. Poza tym nad tymi bateriami życie się pracuje, żeby tam było mniej litu, mniej kobaltu, mniej metali ziem rzadkich, trudnych, upierdliwych, także minimalizować nasz wpływ na środowisko. Ja osobiście nie mam samochodu. Ja jeżdżę rowerem, samolotem nie latam. No ale ja jestem trochę taki, no, zaangażowany. No. I nie oczekuję, że wszyscy Polacy przesiądą się na rowery. Więc jak mówię, to jest najmniejsze zło, jakie jest nad horyzoncie, które będzie politycznie i społecznie akceptowalne. Jak ktoś ma lepsze pomysły, super, fajnie, zarąbiście. Dlatego na przykład mówię, że jak już chcę mieć pojazd elektryczny, bateryjny, z silnikiem elektrycznym, to niech to będzie rower elektryczny. Bo w tym momencie to nie jest bateria, która ma, nie wiem, 50 kWh czy 100, tylko ma pół kWh albo jedną. To jest jedna setna tych wszystkich nieszczęsnych metali ziem rzadkich, kwestionowanych etycznie i tak dalej. Tak? Więc absolutnie zachęcam do tego, żeby jeździć mniej, jeździć mniejszymi pojazdami. Jak muszą być elektryczne, to niech też będą takie, no, jak najmniejszym footprintem środowiskowym rozumianym systemowo. Dobra. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie. W książce przyszedł na ten temat całkiem sporo, bo oczywiście ten problem występuje. Stąd moja presja na kopenhagizację miast, na przerzucenie tirów na tory i tak dalej. I do tego, żeby nie klonować tego, co mam obecnie, myśląc tylko, że dobra, to zrobimy, nie wiem, prąd z wiatraków albo reaktorów i będziemy z samochodami elektrycznymi i wszystko już będzie rozwiązane. No nie, to jest myślenie takie, no, no nie jest to myślenie systemowe, no ogólnie mówiąc. Chciałem coś mocniejszego powiedzieć, ale... No, ja na marginesie dodam, że też bardzo mnie interesuje ten temat. Niedawno czytałam, że jednym z największych sektorów, który zużywa metale ziem rzadkich, to jest właśnie przemysł motoryzacyjny i przemysł rafinacyjny, jeśli chodzi o ropę naftową. No tak jak wam pokazywałem, potrzeby, zapotrzebowanie baterii na stabilizację sieci to jest rząd wielkości mniej niż to, co będziemy widzieć w samochodach. Jak powiedziałem, nieważne, ten prąd będzie z wiatraków, fotowoltaiki czy z atomu. A propos baterii, mamy tutaj kolejną uwagę. No. Czy widać? Pan Piotr. Tak, czy każdy mikrotwórca nie powinien mieć 20% zatrzymania dowodowego zmagazynowanego lokalnie u siebie? Powiem tak, można, ale to jest nieracjonalne. Dużo lepiej zamiast każdemu Kowalskiego w domku, żeby sobie każdy Kowalski 10 kWh baterii stawiał, zrobić 1000-krotnie większą baterię na 1000 domków na całą okolicę. Wyjdzie dużo taniej. Po prostu nie ma sensu robienie tak małych baterii. Oczywiście jak ktoś, nie wiem, ma domek gdzieś tam, kurczę, nie, schronisko górskie, no to pewnie chce mieć własną baterię. Ale dużo tańsze na kilowatogodzinę są baterie duże. O, dobrze. Zmieniamy temat z baterii. Jak wygląda transfer prądu ze źródeł OZE między krajami unijnymi? Odpowiedź jest bardzo krótka. Oczywiście to ma sens, po pierwsze. Bo na przykład jak nie wieje u nas, to może wieje, nie wiem, w Finlandii, albo Grecji, albo Hiszpanii. A może świeci, kurde, we Włoszech. Albo może Norwedzy mają na podkorek wody w swoich elektrowniach szczytowo-pompowych. Więc wymiana energii między krajami ma jak najbardziej sens z punktu widzenia bilansowania systemu i zmniejszania zapotrzebowania na źródła dyspozycyjne. I to jest robione i to już się dzieje. Oczywiście powinno dziać się bardziej, rozbudowa sieci przesyłowych, nie tylko między krajami, też w ramach kraju, żeby było jasne, jak będziemy wszystko elektryfikować, to będziemy musieli wydać sporo kasy na modernizację sieci i przesyłowych, i dystrybucyjnych. Będzie kwota rzędu w Polsce, powiedziałbym, że jakieś 200 miliardów, jak liczyć, 150-200 miliardów dodatkowo na sieci trzeba będzie wydać, żeby ten cały program, który wam pokazywałem, się po prostu, żeby ten prąd się, no, z miejsca, gdzie jest produkowany, dostał do miejsca, gdzie go i kiedy go potrzebujemy. Więc oczywiście, odpowiedź krótka, jak wygląda? Trochę wygląda, powinno wyglądać bardziej, nad tym się pracuje, żeby wyglądało bardziej, ma to sens.
Dobrze. Kolejne ciekawe pytanie, które pojawiało się tu kilka razy. Czy w przyszłości nie można byłoby wzbogacić systemu energetycznego o baterie długoterminowe, takie jak właśnie wchodzące Można. baterie? Dobra, to ma najkrótsza Tak. odpowiedź. Proszę pana, technologia magazynowania energii, no, jest technologia, która jest obecnie na etapie, można powiedzieć, takim no, prototypowania, czy demonstracyjnym, czy pilotażowym. Jest bardzo fajne, że magazynować energię w ciekłym CO2. Nie będę teraz wnikał w szczegóły tej technologii, to jest fajne rozwiązanie. Nie wam tutaj pokazywałem magazynowania albo w elektrowniach szczytowo-pompowych, albo w bateriach, ale mogą to być też magazyny tego typu. Przy czym, czy baterie, może tak, długoterminowe magazynowanie, jeżeli przez długoterminowe rozumiemy na przykład, nie wiem, magazynowanie w skali tygodni czy miesięcy, nie bardzo będzie miało sens w formie baterii, czy do baterii CO2, czy baterii chemicznych innych, czy elektrowni szczytowo-pompowych. Magazynowanie długoterminowe jest sens robić w zasadzie jedynie w formie nośników chemicznych, takich jak gaz. Czy przez to rozumiemy gaz ziemny, metan, biometan czy wodór? To są najlepsze nośniki, które są do magazynowania na skali tygodni czy miesięcy. Ale oczywiście, że na przykład baterie, nie wiem, CO2, aby nam bardzo spadły cenowo, można by się wtedy nad ich większym wykorzystaniem, ale raczej ze względu na ich jakby no, i miejsce, które zajmuje jeszcze parę innych czynników, raczej nie będzie to magazynowanie długoterminowe. Więc nośniki chemiczne, w szczególności gazowe, metan, jaki by nie był, i wodór, raczej będą podstawą magazynowania długoterminowego i dyspozycyjnych źródeł energii, a nie baterie takie czy inne, czy to przepływowe, czy CO2, czy i tak dalej. Ja może przejdę do symulatora, jak już troszkę zostałem sprowokowany, zrobię taką hardkorową symulację. Okej, Bo wracamy do prezentacji. Wrócisz tylko do Ania, co by prezentacji? było, gdyby doszło do Dobra. jakiejś katastrofy i przez cały styczeń nie wiało i nie świeciło? Nie wiem, kurde, to już. Znaczy, czegoś takiego nie było w ogóle w historii Polski, żeby nie wiało i nie świeciło przez cały styczeń, ale sobie to zasymulujemy. A, jeszcze w ogóle pojedziemy po calaku, bo stwierdzimy, że przez cały styczeń jest minus 15 stopni. Dzień, dzień. Czyli danych wejściowych, że codziennie jest minus 15. No, w świecie jeszcze globalnego ocieplenia to w ogóle jakiś żart, ale czemu nie? Nie żałujmy sobie. Codziennie minus 15, w ogóle nie wieje, nie świeci, i co wtedy? W ogóle groza, nie? Dobra. Ile energii? Ja tu macie ile dane wsadowe. Ile gigawat mocy na wietrze, na lądzie, offshore i fotowoltaiki w danej godzinie roku dostarczał prądu w 2021 roku? Dane rzeczywiste pogodowe polskie. Wszystko to dla stycznia zeruje. Wszystko. Czyli w ogóle w styczniu nie ma wiatru i słońca, ni huhu. Wybuchnie, nie? No trochę tak, no. Jak mówię, symuluję teraz sytuację, która jest kompletnie, skrajnie nierealistyczna. Ale zróbmy to, bo czemu nie? Też jest pouczające doświadczenie. Bach. Dobra, proszę Państwa, minus 15 dzień w dzień w styczniu i nie ma wiatru słońca. I co? Ała. Słuchajcie, potrzebowalibyśmy do tego niecałe 4 miliardów metrów sześciennych metanu. Słuchajcie, w tym momencie najbardziej sensowne jest takie awaryjne, tu widzicie sytuację, tak? Po prostu w ogóle nie ma produkcji z OZE. Najbardziej sensowne jest po prostu zrobienie magazynów gazu o pojemności kilku miliardów metrów sześciennych. By the way, Polska ma magazyny kilka miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego. One nie są duże. Niemcy mają, czy Węgry, po kilkanaście. Ukraina ma 30 parę miliardów. Spokojnie mogliby tutaj zrobić więcej miliardów metrów sześciennych magazynów gazu ziemnego. Z tak naprawdę długoterminowym magazynem energii, na co przy opozycją ubezpieczeniową, na długoterminowe magazynowanie energii nie są jakieś baterie, takie czy śmakie, czy elektroniczne pompowe, czy baterie litowo-jonowe, czy baterie CO2, tylko po prostu magazyny gazu, które można wykorzystać w elektrowniach gazowych. Tu od razu adresuję kolejne pytanie, które w nieunikniony sposób się pojawia. Czy my nie robimy dosyć głupiej rzeczy, bo budujemy dwa równoległe systemy energetyczne? Z jednej strony stawiamy te wszystkie gigawaty wiatraków i fotowoltaiki, czy jak ktoś lubi, te atomu, a z drugiej strony budujemy te wszystkie moce w gazie, bo musimy mieć w tym momencie tutaj 40 parę gigawatów w gazówkach, tak na sytuacji, kiedy nie wieje i nie świeci. Czy to nie są dwa równoległe systemy energetyczne? Odpowiedź jest z jednej strony tak, są, ale słuchajcie, elektrownie gazowe mają pewną śmieszną cechę. Je buduje się strasznie tanio i ich utrzymanie jest bardzo tanie. No, to są jak silniki odrzutowe, trochę upraszczam. Co jest drogie w elektrowniach gazowych? To jest drogie paliwo do nich. Więc samo zbudowanie elektrowni gazowych to nie jest duży wydatek. Mówimy o kwocie rzędu 100 kilkudziesięciu miliardów złotych w Polsce, żeby mieć tych 40 gigawatów w elektrowniach gazowych zbudowanych. A jeżeli one stoją, używają śmiesznej ilości paliwa, tak naprawdę to są kwestie groszowe. A cała ta transformacja energetyczna będzie nas kosztować oczywiście więcej. Tu w tym scenariuszu macie jakieś 1300 miliardów złotych.
Więc budowanie elektrowni gazowych za 100-kilkadziesiąt miliardów to nie jest dużo. By the way, przypomnę, to jest niecały roczny koszt importu paliw kopalnych dla Polski. Więc drugi system energetyczny oparty na elektrowniach gazowych, bardzo rzadko używanych, nie szkodzi. One są w budowie tanie, ważne, żeby nie używać do nich dużo paliwa, nie trzeba było tego paliwa dużo magazynować. Dobra, dziękuję bardzo za uwagę. Kończę z udostępnianiem. Dobrze. No tak, jest już po wpół do ósmej, ale myślę, że nie będzie problemu, jeśli przedłużymy jeszcze z 15 minut, bo mamy tutaj jeszcze kilka naprawdę bardzo ciekawych pytań. Na przykład kolejne o samochody. Samochody na sprężone powietrze mogą być alternatywą dla elektryki? Nie, nie mogą, nie tak jest to z energii, zasięg byłby czysto śmieszny. Odpowiedź jest krótka, okay. Nie. Nawiasem mówiąc, o tym też piszę w książce. Super. Kolejne bardzo ciekawe pytanie dotyczące, tak, polskiej sytuacji. O, już daję. Proszę. Polskie technologie LM System, szkło kwantowe, perowskity do transformacji energetycznej. Czy polskość tych technologii może być aspektem działającym na emocjonalnych kwestiach? Nie tylko może, ale jest. I na jakichś konferencjach rządowych i tak dalej jest to bardzo mile widziane. Problem oczywiście jest taki, że nasz jakby system, jak powiedzieć, otoczenie regulacyjno-prawno wspierające nie wspiera transformacji energetycznej, tylko ją blokuje. Zresztą nie przez przypadek, to można by osobne spotkanie poświęcić, dlaczego u nas transformacja energetyczna jest blokowana. Najkrótsza odpowiedź jest taka, to jest kreatywna destrukcja i nowe, w sumie już lepsze i tańsze, zmiata stare, a to stare to są okopane, monopolistyczne koncerny energetyczne, które sobie bardzo nie życzą tej kreatywnej destrukcji, bo rozpieprza ich wygodny, cieplutki monopol. Do tego to stare jest zintegrowane z politykami, jest miejscem, to są miejsca w radach nadzorczych, konfitury, synektury, największe przepływy finansowe, więc firmy energetyczne, jak wspomnę, monopolizowane, kontrolowane przez polityków, są największym dobrodziejem klasy politycznej, więc ta transformacja jest celowo blokowana. I rzeczywiście mamy bardzo wiele technologii, to są przykłady szkło kwantowe, tak, i perowskity, jest ich bardzo wiele, na przykład w NCBR-ze, jak robimy projekty, też robimy fantastyczne projekty budynków efektywnych energetycznej i procesowo, nowo innowacyjne biogazownie pokazałem na ten temat, trochę i wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, którą można stosować w budynkach wielorodzinnych i oczyszczanie ścieków w przyszłości, które granie biją to, co jest obecnie i magazynowanie ciepła, elektrociepłownie bezemisyjne, też wam trochę pokazywałem, więc granie w Polsce mamy bardzo szerokie kompetencje, żeby to robić. Mamy nawet miejscami sukcesy, gdzie nie zostało zablokowane. Na przykład nie wiem, czy wiecie, ale Polska jest jednym z liderów światowych stolarki okiennej. Efektywnej, innowacyjnej, energooszczędnej. Jakby ktoś się pytał, byłem za 3 lata temu na konferencji, właśnie tam miałem wystąpienie ludzi od stolarki, to usłyszałem, że jesteśmy drugim eksporterem na świecie po Chinach tych produktów i naprawdę mamy bardzo innowacyjne, nowoczesne produkty. W tym roku przeczytałem, że jesteśmy pierwszym przed Chinami nawet. Więc jak gdzieś nam się nie rzuca kłód pod nogi, to faktycznie polscy inżynierowie wymiatają, potrafią, polski biznes jest naprawdę kompetentny. Więc jak przestaniemy traktować tą kreatywną destrukcję jako zło wcielone i zagrożenie dla interesów wielkich koncernów, tylko zaczniemy przyjmować, że tak naprawdę możemy w tym uczestniczyć i być beneficjentem netto tej transformacji, mieć to korzyści infrastrukturalne, miejsca pracy, innowacyjne firmy i to tak naprawdę tak jesteśmy, odpowiedź na to pytanie, które jest tutaj, jest jak najbardziej może, powinno być i o tym ględzę na każdej konferencji, każdemu decydentowi, jaki wpadnie w zasięg mojego głosu. Super. Przed nami kolejne pytania. Teraz cała seria pytań dotyczących atomu. Zacznijmy od kosztów. Nie, to nie to pytanie. Sekundę. My się znamy zresztą, tak. To miało być na koniec. Więc co, zgodziłbyś się? Z przyjemnością oczywiście. Tak, dla niezorientowanych redaktor Wiech jest dużym zwolennikiem. Tak, zwolennikiem atomu. Ja chętnie bym bardzo sama obejrzała taką debatę. Jaka jest różnica kosztów? Inwestycje plus paliwa? No, dobra, jedziemy, no, za tak. Scenariusze. Dobrze. Oczywiście można zobaczyć. Dobra, jedziemy. Może najpierw wkleję tu scenariusz 100% OZE, bo tak, żeby to można było porównać. A, tylko dobra, ja jeszcze cofnę, żeby tam ten styczeń był taki trochę nieszczęśliwy. O, ja to zapisałem, bez sensu było. Jest. Ja to napisałem, co za głupota.
Nie zapisuj, mam nadzieję, że kurde, nie zapisałem. Chwila, chwila, chwila. Nie chciałem tego symulować na jakiś tak. To ja na marginesie powiem, dostałam tutaj pytanie o link do rejestracji zapisu z webinaru. Wszyscy Państwo, którzy się rejestrowali na webinar, dostaną od nas ten link. A, dobrze, wkleimy ten scenariusz 100% OZE śmieszny. A sam webinar będzie u nas dostępny na YouTubie, więc po prostu będzie można wejść na nasz kanał na YouTubie i go już niedługo obejrzeć. Damy znać oczywiście w naszych mediach społecznościowych, na Twitterze i na Facebooku. Dobrze. Liczy się pracowicie, liczy się. Dobrze, okej. Dobra, plus minus. No oczywiście można policzyć to wszystko, tak? Ile mamy wiatru na lądzie? Wiatr na lądzie ileś kosztuje? Mogę powiększyć trochę, tak? Więc to. Ileż nas wiatraki kosztują? Ile z nas kosztują wiatraki offshore? Ileż nas kosztuje fotowoltaika, akurat energetyki jądrowej nie ma. Gazówki, tak? Liczy, ile potrzebujemy gazówek tutaj. Ile nas baterie magazynowanie kosztują? Dodam, to są ceny szacowane na mniej więcej 2030 rok w przypadku baterii, bo wtedy ta rozbudowa ruszy. Obecnie to kosztowało 1,5 miliarda za gigawattogodzinę, to mamy szacunek, że około 1 miliard gigawattogodzin. Elektrolizery kosztują. Też jak wiesz, szacunki za kilka lat, bo ich ceny szybko spadają, aż to realistyczne ceny mogą być takie. Też tutaj za jakie elektrolizery, to jest temaczek. W sumie 1219 miliardów złotych. Jak ktoś by chciał przyjrzeć się dokładnie, oczywiście można sobie tam kosztom się przyjrzeć, tak, to jest jakieś tam zestawienie. Liczy się też LCOE tego wszystkiego całego zamieszania. Pewnie wie, co to jest LCOE, jak ktoś nie wie, może nie będę wnikał w szczegóły. LCOE systemu, czyli jaką, za ile inwestor musi kosztować energię, żeby wyjść na swoje, około 270 zł za megawattogodzinę wychodzi w tym systemie. Oczywiście jak my z tym backupem gazówek, także jakby liczymy to, że te gazówki też są, baterie, magazyny i tak dalej. Tu nie ma pewnych rzeczy typu koszt biometanowni, czy koszt sieci przesyłowych, czy termomodernizacji i tak dalej, to jest osobny temat dla zainteresowanych. Oczywiście wciąż co o tym piszę, przepraszam, że tutaj nie pisałem. Bo nie jesteś w stanie wszędzie napisać wszystkiego. Tutaj chyba to podliczam też jest. O dobra. Taka ciekawostka. Słuchajcie, to co tutaj widzicie 1200, to jest mniej więcej tylko część zabawy. Trzeba będzie zrobić termomodernizację budynków. To jest według planów rządowych jakieś 1500 miliardów. Czyli kwota porównywalna z tym, że trzeba będzie wydać tą część no, po prostu źródłowo magazynowania. Tu są jeszcze inne koszty, trzeba sobie biometanownie zrobić sieci przesyłowe, zmiany w przemyśle i tak dalej. Nawet jak zaczniemy robić, to i tak to będziemy musieli zapłacić za import paliw trochę i za emisję CO2 i koszty smogu będą. To macie stary, że się nic nie robi. Mobilność jak zwykle też nas kosztuje, oczywiście. Import paliw będzie dużo droższy. Tu jeszcze przy cenach zeszłego roku, więc ja bym tutaj dał 2 razy 2, ale to bardzo łagodnie liczymy. Emisje CO2 też kosztują, smog też kosztuje. Można powiedzieć, czemu tak naprawdę robi się transformację energetyczną, jak sumaryczne koszty są, to jest liczone na 25 lat. Są podobne jak do scenariuszu nic nie robienia. Odpowiedź jest następująca. Tutaj zmierzamy w stronę katastrofy klimatycznej, tutaj trujemy się smogiem i tak dalej, i blokujemy innowacje. Różnica jest po tym, co będzie po 25 latach. Po tych 25 latach jesteśmy tutaj. Nie musimy importować paliw, nie mamy kosztów emisji CO2, nie mamy smogu. A utrzymanie tego systemu już jest bardzo tanie. Dobra. A, było, ale fokus był na atomie. No to przefokusujmy się na atom. Oczywiście tu jest dyskusja, ile kosztuje atom. A to jakieś, skąd się wzięły te ceny wiatru, fotowoltaiki i tak dalej, cena atomu. 35 miliardów za gigawat. To oczywiście ile to kosztuje atom, to jest temat rzeka. Tu ile kosztowało Flamanville, Olkiluoto, Hinkley Point. One kosztowały zasadniczo więcej. Oferty dla Polski są, znaczy na razie EDF złożył, jest trochę taniej, aczkolwiek to jest parę tam IF. To są te 35 miliardów złotych, to jest jakby średni koszt nowego atomu na świecie. Czy byśmy go robili taniej, to można dyskutować. Jak ktoś chce tutaj zmienić, żeby było mniej, można dać mniej, jak ktoś chce dać więcej, można dać więcej, jakby można sobie tym się bawić. Dobra, gdybyśmy chcieli to wszystko, no to jest 35 gigawatów. Ja może wkleję ten scenariusz teraz atomowy, ile by nas kosztował w tej wersji. Z mniejszą ilością już elektrolizerów. Na tym zaoszczędzimy trochę. Dobra. Czyli tak, tu mamy 1200. W scenariuszu atomowym mamy i LCOE. Tu było 270, tu jest LCOE. To jest tak, koszt jest sporo większy, nie 1200, a 1800. I LCOE jest nie 230, a 419, czyli prawie dwukrotnie większe. Czyli ten prąd po prostu musi być dużo droższy. Żeby było jasne, na atomie się da,
ale ma to też liczne ferie, tylko to, że będzie drożej i będzie później, ale będzie też nie na polskich technologiach, bo jak właśnie są szacunki, jaką część łańcucha wartości możemy mieć i w przypadku pójścia w energetykę jądrową, i w przypadku pójścia wiatr, fotowoltaikę, w przypadku wiatru, słońca możemy mieć 70% łańcucha wartości. W przypadku atomu, według samych danych rządowych programu jądrowego, 20-40%. Czyli duża mniejsza część łańcucha wartości no, nie będzie w Polsce, znaczy będzie dużo gorzej w przypadku atomu. Więc będzie to mniej korzystne dla polskiej gospodarki, mniejsze korzyści z innowacji i będzie to później. Mówimy tutaj o latach 30, jakbyśmy poszli w atom. A w przypadku stawienia na wiatr i słońce możemy dużo, większość emisji możemy mieć już zanim powstałby pierwszy reaktor. Więc jak, znowu, dobra, jak już mam udostępniony ekran, to czemu nie? Kwestia, ja pozwolę się sobie może przerwać dosłownie na sekundkę, bo to, o czym teraz mówisz, bardzo pasuje do kolejnego pytania. Pozwól, że je dam tutaj teraz na nasz ekran. Otóż, czy inwestowanie w atom w Polsce ma sens? Program jądrowy w Polsce ma kosztować 180 miliardów złotych. W połowie lat 30 mamy mieć 1,5 gigawata. Co lepsze dla nas i dla klimatu? Atom za x lat, czy efektywność i OZE od teraz? Dobra. Wspomniałem, że każde źródło energii ma plusy i minusy. Tego dotkliśmy się już na przykład w przypadku wiatraków, które zabijają ptaki, hałasują i mogą migotać i coś tam jeszcze. I fotowoltaika, bo odpady i bla, bla, bla. I atom też ma swoje plusy i minusy. No, przy okazji widzimy, że fotowoltaika ma sens energetyczny i tak dalej, szkodliwy proces produkcji. To wszystko oczywiście jakby trzeba mieć na uwadze. Dobra, ale przejdźmy się do atomu. Bla, 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 bla. Zaraz będzie. O, jest atom. Znaczy, atom ma sporo plusów. Takich, śmakich i owakich. I jeszcze jakiś tam. I z bezpieczeństwem też mnie zdramatyzował. I paliwo można w różnych miejscach mieć, tak? I jest dosyć trwałe. Co jest i plusem i minusem swoją drogą, że może być lepiej, jest postęp tutaj, tak, faktycznie, jest emery też są ciekawe, ale są też minusy. I to jest temat rzeka. Jest drożej. No jest, no nie ma co udawać, że nie jest. No i co, i ze semerami też są wyzwania, to jest temat znowu dłuższy, nie będę wchodził w szczegóły. Strasznie nam szybko czerpuje budżet węglowy. Idąc w atom, po prostu mówimy, że przez kilkanaście lat nie redukujemy emisji. Dla Polski to jest, tak powiem, mało efektywne. Są ryzyka. Sorry, są. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, tylko po prostu jakby inwentaryzujemy. Katastrofy mało prawdopodobne, ale się zdarza. Świat jest niebezpieczny, patrząc, co się dzieje na Ukrainie na przykład, tak, z elektrowniami jądrowymi, graniem mrozi krew w żyłach, co się dzieje, a niestety no, może być różnie. Kwestie paliwa, odpadów, tak, odpadom nie poświęca jak dużo elementów, to jest jakaś upierdliwość, ale nie jakaś straszna. Trzeba chłodzić, ale też można sobie z tym radzić. Regulacja mocy. Nie tylko kwestia techniczna, ale też tego, że ekonomicznie to nie ma sensu, żeby regulować mocy. Dużo lepiej postawić elektrolizery i regulować pracę elektrolizerów, tak naprawdę pracę elektrowni jądrowej. Jak już jest, to nie działa na full. Niestety tutaj wchodzenie w generację trzecią atomu jest trochę bez sensu, bo to jest już technologia, która tak czy inaczej za chwilę, zanim byśmy to wybudowali, to już będzie przestarzałe. No to już jest ewidentne. Być może generatory na czwartej generacji zastąpią. Czas działania długi to jest też plus, ale jest też minus. Konserwuje niestety tam to korporacyjno-polityczne status quo. To jest poważną bolączką w Polsce. Korzyści lokalne są niestety bardzo małe, jak pójdziemy w atom. Mniejsze niż w przypadku pójścia w OZE i tak dalej. Problemy z pracą w kogeneracji. Granie atom jest szary, ma wiele plusów, wiele minusów. To jest tak, jakby. Ja bym zrasował to w ten sposób. Scenariusz, który wam najdłużej wisiał na ekranie, to był scenariusz mieszany. Bodajże sprawdzę, czy ten. To był ten scenariusz. Ja może go wkleję. Mieliście miks po prostu chiński, gdzie był wiatr, słońce i trochę atomu też było. I powiem tak, czy ten atom będzie kilka gigawatów, czy go nie będzie? Nie ma sensu, że go było jakoś strasznie dużo, czy dominowa w miksie energetycznym, tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Będzie to będzie, nie będzie to nie będzie. Przy czym tak naprawdę całe to mordowanie się o atom mnie zasadniczo męczy. Słuchajcie, w ogóle to jest tak, jeżeli byśmy... Niezależnie od tego, czy myślimy o wiatr plus fotowoltaika, czy atom, to tak naprawdę 80% całej układanki jest w zasadzie takie same. To znaczy elektryfikację wszystkiego, co się da. Tak samo. Czy mamy prąd z atomu, czy z wiatru i fotowoltaiki, to psioryba. To i tak oznacza elektromobilność. To i tak oznacza ogrzewanie domów za pomocą pomp ciepła i całą termodynamizację budynków. To i tak oznacza wodór w tych procesach przemysłowych, których się nie da zelektryfikować. Wodór z elektrolizy, nieważne czy prądem z atomu, czy z wiatru i słońca, więc wodór będzie.
I będą baterie w samochodach. Jak będą w samochodach, to 1/10 ich równie dobrze może być w sieci. I tak naprawdę całe to mordowanie się o atom jest dla mnie drugo- i trzeciorzędne, bo można z atomem, można bez atomu, tego atomu też trochę może być. Nie jestem fanem, że to jest marnowanie polskich pieniędzy i zaprzepaszczanie pewnych szans i samo oszukiwanie się trochę, ale jak tego atomu będzie parę gigawatów, to niech mu będzie. Tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. No dobra, trochę... Mógłbym jeszcze długo gadać, ale i tak pewnie dosyć. Ale o atom mamy jeszcze jedno ciekawe pytanie, bo właśnie mówiłeś o tych elektrowniach trzeciej generacji. Czy małe elektrownie jądrowe, ale wyłącznie czwartej generacji z ujemnym współczynnikiem temperaturowym, ale w wersji wysokotemperaturowej, nie miałyby w przyszłości w procesach może przemysłowych? Może by miały, oczywiście można się temu przyjrzeć. Na razie komercyjnie nie są dostępne. Dobrze, co my tutaj jeszcze mamy? O, prosimy o przypomnienie namiarów na konferencję odnośnie kolizji ptaków z elektrowniami wiatrowymi. Dobrze, zaraz. To nie udostępniam ekran, tylko zaraz przeszukam na Gmailu sobie, momencik. I wam Gmail, poczta. Muszę przełożyć. Chwilka. Minuta 50. Raz, dwa, trzy się patrzę. O, tymczasem. Zaraz mam wkleję linka. Tak, tymczasem jeszcze jedno pytanie. Pytanie, komentarz. Od razu ci pokazuję. Zaraz, ja jestem, wiesz. Tak. Pytanie znów o generację elektrowni jądrowych. Kilka, zaraz. To był kolejny, co smaję. Dużo mam tutaj tych linków. Ptaków na farmach. Wiesz co, muszę tego poszukać, skoro teraz nie mogę znaleźć. Jestem zaproszony na tę konferencję, na coś tam miałem przygotować. Z kim to było? Czekaj. Czasem uprzedzę. Jeszcze dobrze, poszukam po osobie, którą korespondowałem z panią Olą Szurlej. I poszukam po osobie, bo chyba dalej tą korespondowałem. Webinar szkoleniowy, ochrona ptaków na farmach wiatrowych, jest. Webinar 8 lub 11 listopada. Będzie webinar na ten temat. Gdzie to będzie? Piotr Tryjanowski, chwila. Jeżeli będzie dostępny, ogólnodostępny, to podróż tam informacje o udostępnieniu. Dobrze, no tak. Jak będę, bo to w listopadzie będzie. Mają fajny materiał na temat. Coś mi zresztą wysłali, kurczę, zaraz. Dobrze, to przekażemy to dalej. Tymczasem, Marcinie, przedostatnie pytanie. Sekundeczkę. Jest artykuł na przykład, zaraz, ale jest artykuł na przykład na Świat OZE mi wysłali, ale co proszę, że będzie. Dobra, wiesz co, wkleję to do czatu, to wyszukałem. To jest super. Artykuł, między innymi dostałem w ramach tego doszedł. Link do Świat OZE. Wkleiłem. Dobrze, przecież szóstki, czwartej generacji? Przypuszczam, że chodzi o... o elektrownie. Nie znam. Będą certyfikowane przez kanał. Będą certyfikowane, oczywiście. No, dlatego mówię, że generalnie te reaktory czwartej generacji wysokotemperaturowej w ogóle nie są obecnie dostępne komercyjnie. Więc wchodzenie w to są lata 30, 34 generacja. Generacja trzecia jest po prostu tak. Ona już jest nieefektywna w porównaniu z tym, co jest obecnie w OZE. A w porównaniu z tym, co się szykuje potencjalnie w czwartej generacji, to też jest po prostu jakby inna epoka geologiczna. Więc znaczy, tak, to można iść w generację trzecią. Nie mówię, że to jest zupełnie bezsensowne, tylko mówię, że to jest jakby no, mocno suboptymalne. Tragedii nie będzie, jak zbudujemy kilka gigawatów trzeciej plus generacji. Można to zrobić, tylko można coś mądrzejszego zrobić z naszymi pieniędzmi. Dobrze, to myślę, że to już jest nasze ostatnie pytanie. Czy po dalszym rozwoju wzroście sprawności elektrolizy magazynowanie długoterminowe na bazie amoniaku
by przerabiać to amoniak. Może mieć sens, oczywiście, jakby elektroliza, po pierwsze, jakby sprawność jej się poprawia. Ja tam w symulatorze dałem sprawność 76% elektrolizy. I to mówimy o elektrolizie takiej jakby no dostępnej na skalę przemysłową. Najbardziej jakby zaawansowane w skali laboratoryjnej sprawność elektrolizy to jest blisko 90%. Więc tu się poprawia. To nawet nie tyle jest kwestia sprawności, co kwestia ceny tych elektrolizerów. Jak one bardzo spadną, to rzeczywiście można kombinować i amoniak będzie wykorzystywany. Prawdopodobnie wydaje się, że będzie to paliwo pierwszego wyboru w transporcie morskim, bo to się jakby będzie najwygodniejsze. Czyli na bazie wodoru będziemy robić amoniak. I amoniak będzie wykorzystywany jako paliwo w transporcie morskim. I jak tam się rozpowszechni, być może stwierdzimy, że chcemy je też wykorzystywać do zastosowań stacjonarnych. Ja często mówię po prostu paliwa, jakby wodór i paliwa wodoropochodne. Amoniak jest właśnie paliwo wodoropochodne. Ja tutaj podawałem wam moce elektrolizerów pod kątem wodoru, czy ten wodór częściowo będzie przeznaczony na te rzeczy wodoropochodne, czyli na przykład amoniak. Nie tylko jako paliwo, ale też jako przy produkcji nawozów będzie to robione. To było ostatnie pytanie, które znalazło się w naszym czacie. Marcinie, ogromnie dziękuję Ci za dzisiejsze wystąpienie. Wszystkim Wam polecam książkę, bezczelnie jeszcze raz zareklamuję, Zrozumieć transformację energetyczną. Rzeczywiście można ją zrozumieć po przeczytaniu tego wydawnictwa. Marcinie, dzięki Ci wielkie. Nasz webinar będzie dostępny na naszym YouTubie. Ja już się z Państwem żegnam. Diana Maciąga z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Marcin Popkiewicz. Dobranoc Państwu, do zobaczenia.